Komisję w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Proszę Panią o odpowiedź. Proszę Państwa, projekt uchwały nr 356 zwiększy budżet po stronie dochodów o kwotę 152 425 zł. Źródłem pochodzenia tych dochodów będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu w wysokości 54 025 zł oraz dodatkowe środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mając na uwadze zmianę sposobu naliczania i wysokość stawki 98 400 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to w dziale 700 proponujemy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł. W dziale 754 wydatki bieżące już uchwalone w kwocie 5100 zamienić na dotację celową dla OSP Krzepice w wysokości 5100 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie wynagrodzenia w szkołach podstawowych zmniejszyć o 25 900 zł. Jeśli chodzi o dział 852 i 855, tylko następuje zamiana planu, ponieważ zaplanowane 18 tysięcy w pomocy społecznej na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej zamienia się na pobyt dwójki dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Czyli to jest tylko w ramach jednej jednostki zamiana między działami. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy wydatki w ślad za uchwalonymi środkami, o których mówiłam w dochodach, o 152 425 zł. Z tego na gospodarkę odpadami kwotę 98 400 zł i na utylizację azbestu jako wydatki majątkowe, bo tak to są środki dla mieszkańców 54 025 zł. Zwiększamy, proszę Państwa, tą uchwałą rozchody budżetu z tytułu pożyczki na prefinansowanie. To prefinansowanie dotyczyć będzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach, które to stowarzyszenie zgłosiło wniosek o dofinansowanie zakupu instrumentów na potrzeby orkiestry dętej działającej przy tej straży. Jest to kwota 45 900 zł, z tego względu, że straż jest nie stać na to, aby w tym momencie zapłaciła, pokryła całość kosztów ze swoich środków, gdyż pomoc finansowa z programu unijnego jest na zasadzie refundacji, czyli trzeba zakupić, sporządzić wniosek o płatność i dopiero instytucja pośrednicząca przyśle pieniądze. I w momencie, jak środki, a jest duża nadzieja, że one przyjdą w tym roku, Ochotnicza Straż Pożarna je nam odda i wrócimy je do oświaty i wychowanie w wysokości 25 900 i jeżeli będzie potrzeba do gospodarki mieszkaniowej, skąd bierzemy na to 20 000. W ślad za tymi zmianami zmienia nam się załącznik odnośnie przychodów i rozchodów budżetu, czyli załącznik numer 1 do tej uchwały, gdzie w rozchodach pojawia nam się pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększenie o 45 900, widzicie Państwo to w tym załączniku. I w związku z tym, że uchwalamy tą uchwałą dotację dla OSP Krzepice w wysokości 5100, zwiększa nam się dotacja celowa na zadania bieżące w załączniku numer 2 w wierszu pierwszym. I w wierszu trzecim dodajemy dział 900 z rozdziałem 902 i z kwotą 54 025 zł. Jest to azbest jako dotacja inwestycyjna dla mieszkańca. I tu dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do powyższego projektu uchwały? Proszę, Pan Grosiu. Jeśli dobrze zrozumiałem, Stowarzyszenie Straż Pożarna w Krzepicach, no to jakby chce pożyczyć 45 tysięcy, tak? I teraz gmina, nie szuka tych 45, tak, 25 tysięcy z oświaty, 25 900 z oświaty, tak? I 20. I 20 z gospodarki mieszkaniowej, z działu 700. Z działu 700, tak. 20 tysięcy. Tak. Rozumiem. I gdy przyjdzie, czyli tak jak prefinansuje ten zakup, tak, a gdy przyjdą pieniążki, o które się będzie starało Stowarzyszenie Strażaków na Krzepicach, z powrotem spłaci nam pożyczkę tych pieniędzy. Tak. Spłaci pożyczkę tych pieniędzy. I jeszcze jedno.
bieżący plan na gospodarkę odpadami komunalnymi wynosi 804 tysiące złotych. Jest to dochód w budżecie zaznaczony i mówi, wiąże się to z tym, że jeżeli mamy po stronie dochodów w budżecie napisane 804 tysiące złotych, również po wydatkach musi być taka kwota. I gdyby zdarzyło się tak, że dochodów zebranych od mieszkańców mamy więcej i nie mamy ich na co przeznaczyć na gospodarkę odpadami, one przechodzą na rok następny, nie możemy ich przeznaczyć na inne zadania w budżecie gminy. W związku z tym, że są przygotowane zmiany w naliczaniu tej opłaty i jej wysokości, w związku z tym, że mamy rozstrzygnięty przetarg na gospodarkę odpadami, który obowiązywał będzie od lipca 2018 do końca czerwca 2019, ten przetarg jest, te koszty jak gdyby w wyniku tego przetargu są większe o 250 tysięcy złotych, czyli ten przetarg wzrósł około 25%. Jesteśmy zmuszeni dokonać zmiany tej stawki po to, aby sobie bilansować to zadanie. I aby zbilansować to zadanie do końca roku, mówię Państwu, że są to prognozy, ponieważ no, trudno nam jest powiedzieć tak dokładnie, ile tych odpadów firma odbierze, ile mieszkańcy wystawią segregowanych i niesegregowanych, ale na zasadzie szacunków, żeby to zbilansować, to te koszty nam wzrosną około 98-400 do końca roku. Bo jak mamy teraz fakturę miesięczną około 70 tysięcy, to będziemy mieli ponad 90 według nowego przetargu. Czyli jeżeli Pani Skarbnik, jeśli dobrze rozumiem, to tak, w obecnym budżecie było zaplanowane 804 tysiące, tak. Czyli ze zbiórek od mieszkańców na tą kwotę. I teraz tak, ta nowa umowa będzie obowiązywała od 1 lipca 2018. 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019. Teraz proporcjonalnie w stosunku do ilości miesięcy jest, brakuje 98400, tak? Do końca roku. Tak, to są prognozy, żeby ktoś kiedyś nie powiedział, że wyszło 70, a Państwo mówiliście 90. Rozumiem, a ile firm stanęło do przetargu? Dwie firmy. I to jest najtańsza była oferta dla nas? No. Czyli rozumiem, tańsza. Czyli tak. Dotychczasowy to jest ten sam odbiorca, tak. To był do tej pory. Rozumiem. Patrząc po gminach, to wszędzie te przetargi są. Ale może do tego przejść. Rozumiem. To będziemy uważać. Dokładnie. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania do tej uchwały? Ja bym chciał zapytać, czy tutaj było wiele mówione odnośnie dofinansowania utylizacji azbestu. Chodzi mi o azbest z OSP w Danowicach. Osoby fizyczne. Aha, czyli tam nie podlega. Nie. Dobrze. W takim razie przejdziemy do głosowania. A jeżeli już jesteśmy, bo Pan wywołał temat, jeśli mogę, Panie Przewodniczący, to chciałem się zapytać, bo czy jest już ogłoszony przetarg na utylizację azbestu z OSP, czy nie, z Zamkowic? Bo miał być w tym roku zrobiony i miał być dachy, dlatego że tak. No jest w trakcie robienia. W trakcie robienia. A co z azbestem? No dlatego właśnie tak. A kto go zdjął? Firma. Czyli ona wygrała przetarg? Tak. Ale czyli, bo teraz nie rozumiem, bo w tej chwili tu jest, czyli to jest osobny przetarg, bo tutaj jest od osób fizycznych, tak? To znaczy, demontaż jest przeprowadzony, natomiast utylizacja w okresie późniejszym będzie przeprowadzona. Tak, jak będziemy mieli wybrane firmy zajmujące się utylizacją, wtedy zapewne uda nam się stosunkowo korzystnie zutylizować ten zgięty azbest. Czyli demontaż był przez uprawnioną firmę? Tak. Dobrze, dziękuję. W takim razie przejdźmy do głosowania projektu uchwały. Proszę Państwa, za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kolejnego projektu uchwały jest to projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzyżnice na lata 2018-2024. On jest powiązany ściśle z uchwałą, którą przed chwilą
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy. Taką umową będzie umowa właśnie na odbiór odpadów komunalnych. Aby burmistrz mógł podpisać umowę, która będzie obowiązywała do czerwca przyszłego roku, rada musi do tego burmistrza upoważnić. I taką umową jest umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Krzywice do kwoty 920 tysięcy złotych, bo taki jest szacunkowy koszt po przetargu tej umowy, z tym, że w latach 2018 będzie to kwota około 450 tysięcy, 2019 470 tysięcy. To jest jedna zmiana, którą wprowadzamy do WPF. W załączniku numer 1, czyli to tabelaryczne zestawienie, dostosowuje WPF do zmian, które omówiłam przed momentem. Ale mam tutaj jeszcze załącznik numer 2, który mówi o wykazie przedsięwzięć na samym końcu za tabelami. I tam, proszę Państwa, jest wiersz taką kropką zaznaczony z boku, taką dużą kropką. 1-3-2-2. Tak, przebudowa głównej budynku szkoły podstawowej numer 1 w Krzywicach. I tutaj na rok 2019 został zwiększony limit o 185 tysięcy złotych, a te 185 tysięcy złotych dotyczy wyposażenia w kuchni, niezbędny sprzęt wymagany w takiej kuchni, aby móc kuchnię oddać do użytku. W chwili obecnej, do tej pory mamy wpisane wartość tej całej przebudowy, czyli cała przebudowa tych przyłączy, no wszystko co tam w tej kuchni trzeba zrobić, dodajemy jeszcze zakup sprzętu na wyposażenie tej kuchni. Bez tego sprzętu ta kuchnia nigdy nie ruszy. Taka jest prawda. Jak tam wchodzi? 185 tysięcy mamy taką ofertę na ten niezbędny sprzęt. Dlatego też limit na 2018 pozostaje bez zmian. Natomiast w 2019 będzie grobny łącznie z zakupem wyposażenia po to, aby ta kuchnia mogła być przez sanepid odebrana i stanowić obiekt, w którym bezpiecznie wykonuje się posiedzenie. A to też w 2019 roku? W 2019, tak. I tutaj to trzeba podpisać, tak? Wpisane już jest. To już jest w tej kwocie 424,090. Ta pozycja zwiększyła się o 185 tysięcy złotych w stosunku do tego, co jest teraz ustawione. Jest jego specyfikacja, ale to jest przedmiot. Specyfikacja wyposażenia jest w projekcie.
lodów, kolei na podlatowa, stówy ze zewnątrz, bateria, pompka miesiąca, basen, bateria, regał odciekowy, stół roboczy, pokarm centralny, indukcyjny, piec konwekcyjno-parowy, stół roboczy, bateria elektryczna, stół jezdni, tabolet palnikowy, tabolet jednoparnikowy, trzon gazowy sześcioparnikowy, kolejny stół roboczy, stół odbiorczy, kosz na napawy, bateria, zbywarka, stół wyładowczy, stół jezdni, szafa przelotowa, paleta, guzek platformowy, regał magazynowy, trzy sztuki kolejne. Są dokładnie wyspecyfikowane te urządzenia. One się tutaj powtarzają, bo są zestawione z różnymi wyciągami technologicznymi. Z konkretnymi cenami. Oczywiście tak. Czyli jedno słowo, cały ten projekt już został wykonany zgodnie z technologiami, żeby wszyscy tak żyły. Tak, tak, żeby to zafunkcjonowało zgodnie z zasadami z przepisami. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać? Proszę, Pan Wojciech. Czyli ja pytanie, bo w uchwale budżetowej z grudnia 2017 roku jaka była kwota przeznaczona na tę skórę? Pomniejszona o 180 tysięcy. Proszę? Mniejsza o 186 tysięcy. W uchwale budżetowej do sesji, to jest nieuchwalony, to jest tylko projekt, nie? Na rok 2018 była kwota 50 tysięcy, a na rok 2019 była kwota 239,050. Teraz na rok budżetowy 2018 zostaje bez zmian. Zostaje bez zmian. Tak. 50 zostało, tak. Tak. A na rok 2019 jest 239. Pomniejszona to jest. Powiększamy o 185 po to, aby wyposażyć kuchnię w niezbędny sprzęt, żeby ona mogła zmienić. No dlaczego w takim układzie nie było to robione w grudniu, tylko jest w połowie roku? Nie mieliśmy jeszcze tego konkretnego szacunku na dostawę i wyposażenie. No to w zasadzie ja się pytam, po co ta uchwała budżetowa była robiona, bo no, siebie w połowie roku w zasadzie taką waszą kwotę zwiększamy. No, czy Państwo mieliście świadomość tego, czy nie? No bo w uchwale budżetowej w 2017 nic się o tym nie mówiło, o takiej kwocie. Czy to nagle się zepsuły chłodnie, patelnie, wszystko poszło? Czy o co chodzi w tym wszystkim, że trzeba to wszystko wymienić? Na pewno była mowa, że jest to bez wyposażenia, a więc roboty wybrano montażowe związane z przebudową całej kuchni. Natomiast no, nie było w tamtym zakresie wyposażenia całego. Co jeszcze tutaj? Istotne, że zresztą mamy to podzielone na dwa postępowania przetargowe. Jedno postępowanie to jest postępowanie przetargowe na roboty montażowe, na remont, przebudowę kuchni. Natomiast drugie postępowanie przetargowe będzie na dostawę i montaż wyposażenia. Natomiast chcemy to mieć, bo można by zapytać, czy musimy to teraz już tutaj wpisywać, skoro jest kwota wystarczająca na przebudowę, a wyposażenie dopiero później. Ale sam remont, same roboty budowlano-montażowe bez wyposażenia, to też nie bardzo. Teraz mam pytanie, bo Pan tam wyszczególniał, tak mi w ucho wpadły chłodnie, to tak. W tej chwili te co będą, to już się nie nadają, rozumiem. Znaczy się, no po przebudowie kuchni, to już będzie taka kuchnia przebudowana w systemie takim nowoczesnym, ten sprzęt stary już nie zda nam egzaminu. I sanepid tej kuchni na pewno by nam nie dopuścił do użytku. Natomiast bez tego wyposażenia nie ma sensu przebudowa tej kuchni. No bo kuchnia bez wyposażenia to tak jakby jej nie było. Nie, no ja... No tak, ale w miesiącu, w dniu muszą fizycznie te pieniążki
Państwa, to, co jest w tym wykazie przedsięwzięć wpisane w kolumnie limit 2019, musi znaleźć odzwierciedlenie w budżecie roku 2019. Ale my to rozumiemy, Państwa. Ja nie wątpię. My to rozumiemy, tylko jest pytanie, skąd w połowie roku znalazł się taki pomysł, a nie na końcu roku się znajdzie ten pomysł. O to mam chodzi. To jest 200 tysięcy, no. Szanowni Państwo, w zasadzie to my ten budżet już tu wywracamy do góry nogami, ten sobie. Bo jest pytanie, skąd pieniądze? Może pan burmistrz na pewno wnioskował, bo rozumiem, że pan burmistrz wnioskuje zmianę do budżetu, bo no, taka jest procedura. To proszę mi powiedzieć, skąd pan burmistrz ma środki na to przedsięwzięcie, no 200 tysięcy. Miesiąc temu wyrzucił 180 tysięcy na drogę, na parcela, tak o. Dzisiaj 200, następne, co miesiąc mamy po 200. Proszę, jakby pan burmistrz mógł przedstawić źródło finansowania, no bo taka jest procedura, że no, zmiana wymaga źródła finansowania. I bardzo bym prosił pana burmistrza o przedstawienie źródła finansowania, bo skredytować mi wszystko możemy, rozumiem. Tylko no, proszę powiedzieć, źródło finansowania tego przedsięwzięcia. Panie przewodniczący, może jeszcze proszę, jedno słowo. Jak pamięcią sięgam, to przy uchwale budżetowej nie było wpisane do WWF-u te zadania na stołówkę dopiero w trakcie roku już mi wpisywane. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, proszę Państwa, kiedy będziemy uchwalali budżet na 2019, to będziemy robili zestawienie finansów na rok 2019. Więc bez tym na pewno się, jeżeli to, jakaś rada kolejna, która będzie uchwalała, to będzie musiała się z tym zmierzyć. Chyba, że będzie miała jakąś inną wizję i no nie wiem, przewróci to wszystko do góry nogami. Tego nie wiem. Ja uważam i zapraszam Państwa, możemy się, myślę, że Pani Dyrektor nam jakby pomoże, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to można zobaczyć, jak wygląda ta stołówka, jak wygląda ta kuchnia, która tam jest. I wtedy ten obraz się może troszkę rozjaśni, bo te urządzenia, które tam są, to są urządzenia, proszę Państwa, no, w żaden sposób nie przystające do tego, co będzie. I na pewno śmiem twierdzić, że te urządzenia nie będą mogły być zaakceptowane czy przez sanepid, ale nawet funkcjonować w tamtej rzeczywistości, która powstanie po wykonaniu tej modernizacji tej stołówki. W związku z tym takie zestawienie tych urządzeń, które tutaj pan burmistrz przedstawił, jest konieczne i niezbędne. Natomiast czemu teraz? No, wydaje mi się, że kiedy będziemy mieli wcześniej rozeznanie, co nam potrzeba, to wcześniej możemy przystąpić do różnego rodzaju negocjacji i wcześniej będziemy mogli zapewnić jakby te środki, czy przynajmniej mieć gdzieś z tyłu głowy, że przy uchwale budżetowej te środki będą musiały się na to zadanie znaleźć. Więc ja to tak rozumiem, że to jest jak najbardziej potrzebne, aby tutaj ten zadań się znalazł. Jeszcze jest taki aspekt, że... W tym jest jeszcze taki aspekt, że firma, która fizycznie będzie dokonywała przebudowy tej kuchni, będzie musiała współpracować z firmą, która będzie dostawcą tego sprzętu, ponieważ wszelkie wejścia, wyjścia, odpływy, gniazda elektryczne i tak dalej muszą być między tymi firmami uzgadniane. Żeby nie stało się tak, że po całej przebudowie to będzie firma z zamrażarkami, z piecami i będzie na nowo sobie to wszystko kuła i robiła i tak to jest skończone. Te dwie firmy muszą wtedy po prostu ze sobą współgrać. Proszę pana, dziękuję. Proszę Państwa, no to jest największa stołówka, wydaje najwięcej obiadów. Ja ostatnio rozmawiałem z paniami, które tam pracują. Tam nawet obieraczki do ziemniaków nie ma. Na 250 obiadów, jak są ziemniaki, to tyle ziemniaków jest ręcznie strugane. Nie ma sprzętu. Przez to, co jest to przepisane. Najwięcej obiadów, wydaje się, że jest to przepisane.
tak, większości. Czyli wiadomo, że to są sprzęty, które są drogie, a na pewno wymagają tych wszystkich pozwoleń i wymagają sanepidowskich. I dlatego tyle kosztują. Ta stołówka nie była remontowana od kilkudziesięciu lat. I te urządzenia, które tam wyglądają, to są urządzenia sprzed naprawdę kilku dekad. Także, a z drugiej strony remont, zrobienie tego remont bez kompleksowego wyposażenia, to jest po prostu inaczej nie bez sensu, ale to jest totalnie niepełny remont, więc należy tą stołówkę w mojej ocenie zrobić od początku, od A do Z. Myśmy temat mieli zamknięty już na kolejne kilkadziesiąt lat. Tym bardziej, że jest wytyczne, są wytyczne sanepidu do każdej stołówki. Ale ta jest akurat już do zamknięcia, w związku z powyższym, jak jest. Proszę pan Wojciech, proszę pan Marek. Ja chciałem tutaj zabrać głos, bo zadałem konkretne pytanie. Dlaczego w budżecie, który był procedowany na 2018, w grudniu 2007 roku, nie było podjęte kompleksowej uchwały? To jest jedno pytanie do pana burmistrza. Panie przewodniczący, z całym szacunkiem do pana, ale jak ja pytam do pana burmistrza, żeby mi przedstawił wnioskodawcę, jest pan burmistrz, to pan odpowiada. Panie przewodniczący, pan jest organem kontrolnym. Mógł pan wnioskować. Ja nie wiem, dlaczego pan i państwo, znając sytuację stołówki, ja nie kwestionuję jej stanu technicznego, znając państwo stan stołówki, przecież państwo jesteście nauczycielami, państwo tam pracujecie od 20 lat, państwo byliście radnymi przez poprzednie dwie czy trzy kadencje i państwo mówicie, że ona jest sprzęgielka. A gdzie byliście państwo, już gdzie państwo tutaj pełnili tę rolę? Ja nie kwestionuję tego stanu, że ona wymaga remontu. Tego nie kwestionuję. Tylko dlaczego to jest tak szarpane i darte po kawałku? Po 50 tysięcy, po 200 tysięcy i czego się możemy jeszcze spodziewać? Ja nie wiem, dlaczego burmistrz milczy, a pan przewodniczący dręczy. Bo to naprawdę jest niestosowne, panie przewodniczący, a pan burmistrz siedzi i się uśmiecha. No można się uśmiechać, panie burmistrz, tylko nie wiadomo jak długo. Także no, ja widzę tu jakieś takie szarpanie, jakąś grę o coś, nie wiem do końca o co, ale na pewno w ciągu roku zobaczymy, o co chodzi. Ja pytam pana burmistrza, dlaczego składa akurat dzisiaj, w tym momencie, a nie pół roku temu. Ja pytam pana burmistrza o źródła finansowania i pan burmistrz się uśmiecha. No bardzo proszę, panie burmistrzu, odpowiedzieć na to zasadnicze moje pytanie, żebyśmy nie przeciągali sprawy, bo czas jest cenny i szanujmy go, jako wszyscy tu jest. Ja czekam, aż pan przewodniczący udzieli mi głosu. O, ale ja adwocem chciałbym powiedzieć, że proszę bardzo. Ja poprosiłem o zabranie głosu pana przewodniczącego i dlatego chciałem wyjaśnić pewne kwestie, być może to moje wyjaśnienie jakoś nie rozjaśniło całej tej sytuacji. No, przykro mi jest, że pan to być może szerzej mówił. No szkoda, że pan przewodniczący nie jest wnioskodawcą zmian do budżetu, bo przecież pan przewodniczący również może. Panie Wojciechu, pozwoli pan, że jeszcze ja wtrącę swoje trzy słowa do tego. Najlepiej byłoby, aby wszystkie zamierzenia, wszystkie inwestycje wykonać w ciągu jednego roku. Gdyby budżet był z gumy, ja bym był za tym, żeby w ciągu jednego roku zrobić stołówkę, aby w ciągu jednego roku zrobić balia. Ale naprawdę, panie przewodniczący, ja pan skończę, proszę dać mi skończyć. Proszę mi dać skończyć, panie Wojciechu. Najlepiej byłoby wykonać wszystkie drogi gminy w ciągu jednego roku w starej kadencji rady, ale niestety nie da się tak. Jeżeli jest pan, że nie ma wątpliwości, potrafi pan liczyć pieniążki i wie, że nie wydaje się od razu wszystkiego naraz. To trzeba to robić rozsądnie, by nie doprowadzić do takiego tak zwanego bankructwa. Skoro tutaj w gminie było zamierzone, było podane do wieloletniej prognozy finansowej w ciągu roku zadanie przebudowy stołówki, to chyba nie świadczy źle. Nie chcemy wydać pieniędzy naraz. Wydajemy je ostrożnie. Aczkolwiek wykonane to być musi. Zwłaszcza w gminie ostrożnie. Proszę pan. W projekcie budżetu na 2018 rok stołówki nie było zaplanowanej przez budowę stołówki. Ta kwota 50 tysięcy złotych przeznaczona na rozpoczęcie przebudowy została wprowadzona w trakcie roku budżetowego. Natomiast pozostała kwota wynikająca z kosztorysu inwestorskiego została zapisana w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019. Technologii robót, z podziału tych robót na 2018, 2019 wynika, że te 50 tysięcy, jakie jest przeznaczone na rok bieżący,
jest oddzielony i będzie mógł funkcjonować niezależnie od tego, co tam zostanie wykonane na dole. Natomiast jeżeli chodzi o rok przyszły, to jeżeli przystąpimy do przebudowy, no to już musimy mieć świadomość tego, że chcemy, żeby stołówka zafunkcjonowała również w roku 2019, to trzeba kupić wyposażenie i je zamontować. Dlaczego nie wtedy, kiedy wyprowadzane środki do budżetu? Tak jak powiedziałem wcześniej, nie mieliśmy wtedy jeszcze tak dokładnego zeznania co do kwoty szacunkowej niezbędnego wyposażenia. Dzisiaj to rozeznanie mamy i dzisiaj chcąc jakby zabezpieczyć sobie ten osiągnięcie założonego celu, czyli przebudowa razem z wyposażeniem i zafunkcjonowanie stołówki w roku przyszłym, uważaliśmy z burmistrzem, że no, niezbędne jest jednak zapisanie w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 już teraz tej kwoty na wyposażenie, właśnie po to, żeby była taka gwarancja, że przy pracach nad projektem budżetu, przy uchwalaniu budżetu na rok 2019, żeby ta kwota była zagwarantowana. Jak będzie zapisana w wieloletniej prognozie finansowej, no to będzie zagwarantowane. Ja podałem konkretne pytanie. Proszę podać mi go finansowanie. Będzie podane wtedy, kiedy będzie złożony projekt budżetu do Rady po uchwaleniu na 2019 rok. No tak wpisujemy, nie mamy. Pani Skarbnia robi. Bardzo proszę. Na dzień dzisiejszy trudno jest nam powiedzieć, jakie będą wydatki inwestycyjne w roku 2019. Na pewno będą te, które są wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ na niektóre z nich już są zawarte umowy i są w trakcie realizacji. Natomiast dzisiaj trudno jest powiedzieć, czy to będzie kredytowane, czy to będzie z dochodu własnego budżetu gminy, bo te dochody dopiero musimy zestawić. Rozumiem. A złotówka nie jest oznaczona w budżecie. To już znam. Dziękuję. Ja mogę już tego słowa, no bo widzę, że od pewnego czasu jakoś tam te moje słowa pan sobie waży po swojemu. Ja mogę używać. Możemy na 2028 czy 30 rok prognozować, szanowni państwo. Tylko nie podejmujmy decyzji za przyszłą radę. Wydaje mi się, że to jest nie w porządku. No o to mi chodzi, proszę pani. Proszę państwa, ten WPF i ten wykaz przedsięwzięć i te umowy, o których mówiłam przy odpadach, są przez ustawodawcę wprowadzone po to, aby zachować ciągłość działania gminy. No nie może być tak, że działanie gminy kończy się z upływem kadencji, później jest jakiś tam miesiąc, nic się nie dzieje, podatków nie zbieramy, nic nie robimy, bo nowa rada dopiero musi to wszystko zrobić. Jest ciągłość działania władzy. Ale pańska miłość, proszę. Ale ja tak za przykład tylko, panie radny. To jest ciągłość zadłużania gminy. To wiąże się z ciągłością działania gminy, bo taka ciągłość działania gminy wynosi. Dobrze. Czy jeszcze będą jakieś pytania tutaj? Proszę bardzo, pan Dariusz, pani Czesława. Ja jeszcze teraz wrócę do tego tematu, bo to jego musi być przygotowany, bo tak to powodę wesprze. A do czego chcę nawiązać? Ponieważ w ubiegłym roku moi znajomi z firmy, która wyposaża stołówki, przygotowywali oferty na nasz powiat, na dwie duże stołówki. I z tego co się orientuję, ponieważ przechodziło tu również przez moją firmę, przynajmniej ta oferta przechodziła przez moją firmę, na jedną stołówkę było do 116 tysięcy, na drugą 89 tysięcy. I zastanawiam się, czy aż tyle sprzętu, który pan wymienił, a też mam firmę troszeczkę podobną i orientuję się, jak wygląda wyposażenie stołówek i kuchni dużych. Czy w ogóle się zmieści tam na tej stołówce? Z tego, co tutaj zostało wymienione, tych stołów roboczych, tych chłodni, lodówek, zamrażalek, piecy, no zastanawiam się, gdzie to nawet tak technologicznie ustawić na tej stołówce, chyba że to będzie aż tak mocno rozbudowane. Sam przygotowywałem dużą, bardzo dużą stołówkę pod Kaszką w Jaworznie i właśnie zastanawiam się, jak to wygląda. Bo ta kwota jest naprawdę według mnie, a troszeczkę mamy tych znajomych kwestii.
zresztą niedawno też uczestniczyliśmy w jakimś tam temacie związanym z cateringiem i byłem i wiem, dlatego nie jestem w stanie sobie też wyobrazić tego, kto przygotował taki projekt technologiczny. Albo to są urządzenia rzeczywiście tak wysokiej klasy, bardzo wysokiej klasy, że nawet nie wiem, czy są aż tak potrzebne. Tomku, czułem, że krótki. Każdy z takiej klasy, każdy z tego zestawu sprzętu ma swoje miejsce lokalizacji w istniejącym projekcie budowlanym. To nie jest tak, że ktoś przygotował zestawienie sprzętu w oderwaniu, albo bez powiązania z projektem. Tak, tak, dokładnie. I lokalizacja każdej jednostki tego sprzętu jest dokładnie przewidziana w projekcie budowlanym, co do miejsca wymiarów. Natomiast powinno być tutaj nie zrobione. Tak to jest zrobione. Natomiast jeżeli chodzi o szacunek, to jest to nasz szacunek kosztu tego wyposażenia, sporządzony na podstawie konkretnej czy konkretnych ofert, konkretnej oferty. To ja tu w tym momencie może nie jestem upoważniony do podawania nazwy tej firmy, bo to nie jest ofertę konkretną będziemy mieli po postępowaniu przetargowym. Bo to jest szacunek, tak jakby kosztorys inwestorski, prawda? I to kosztorys inwestorski, tak jak pan tutaj powiedział, który w wyniku postępowania przetargowego może być z dużą prawdopodobnością. Podejrzewam, że z dużą prawdopodobieństwem zejdzie przynajmniej 80 tysięcy. Natomiast również na etapie postępowania przetargowego będziemy mogli jeszcze jakby określić sobie dokładniej parametry. Jeżeli będzie taka potrzeba, to nie będzie. Czy to ma być zmierzchy i to trudno mi teraz przesądzać. Natomiast tu mamy ogólne parametry. Rozumiem, bo pewne parametry tutaj pan Rafał mówi, że trzeba się cieszyć. Oczywiście, tylko w tej chwili to właśnie pole oczy. Tak naprawdę wyszło teraz, że kto to oczy, ponieważ podnieśliśmy nagle o wyposażenie, które kosztuje 108 przez 5 tysięcy dodatkowo. Podejrzewam, że gdyby zrobił rozeznanie techniczne naprawdę już na tym etapie, to jest to kwota 100 tysięcy złotych, bez żadnego problemu zabezpiecza te potrzeby, które ta stołówka, że tak powiem, w swoich wymaganiach powinna spełnić. A wszystko, co zwiększa, to automatycznie, no później się tak patrzy na to z boku i mówi, no, od 50 czy 60 zrobiło się nagle 470 tysięcy i później ludzie to podejrzewa, właśnie dzisiaj jest ta sytuacja niepotrzebna nawet. Bo wiadomo, że trzeba kupić wyposażenie, a ten sprzęt, który jest w danej spółce, jest archaiczny, taka jest prawda. I może by przeszedł jeszcze na rok czy dwa odbiory, ale jest rzeczywiście archaiczny i brakuje nam wyposażenia. Jeżeli jest tyle ofiar, to te panie mają naprawdę mają co robić. To wszyscy, którzy gotują cokolwiek w domu, to wiedzą, ile kosztuje pracy przygotowanie obiadu dla 4, to chyba jest na 150. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Czesława. Tutaj muszę powiedzieć, że właśnie jak budżet był uchwalany, to niestety w biurowym wzorze nic się nie znalazło, na nic nie było pieniędzy, tylko było tłumaczenie. Kto musiał ludziom mówić, że stacja uzdatnienia wody, że nie ma pieniążków. W tej chwili, no co sesja, dopisujemy coś. Ludzie nas obserwują, może i bardzo dobrze, że nas obserwują i przynajmniej ze mną mają bardzo dobry kontakt i coraz to więcej słyszę słów krytyki. I to pod adresem moim, pod adresem rady i niestety pod adresem panu burmistrzu. Nie podoba mi się taka sytuacja, nie ma na nic pieniędzy. Proszę ludziom tak tłumaczyć. Kiedyś pan radny powiedział, że jest gmina A i B. Zgadzam się z tym. Oczywiście, że jest gmina A i B. I proszę powiedzieć, co w tej gminie B jest zrobione. Praktycznie nic. I zgadzam się z panem Wojciechem. Rury są przywiezione. Następna sytuacja. Właśnie. Ten przystanek tutaj w Nowokrzepicach. To miał być priorytet. No, ciekawa jestem, czy się znajdą pieniądze na następny rok, żeby był zrobiony. Jest tak niebezpieczny, tak dzięki Bogu, że jechałam od Krzepic i znam to miejsce i zwolniłam. Bo na pewno by doszło do tragedii, gdyby jechał ktoś obcy. Stał autobus, dziecko wyszło prosto mi pod koło. I tutaj właśnie nic, cicho, szaro, cichło to i na pewno nie będzie
na to zadanie pieniędzy. Jak wszystko. Pani Czesiu, ale w tej chwili procedujemy tutaj projekt uchwały odnośnie wieloletniej prognozy finansowej. Będą wolne wnioski, wtedy pani za. Tak, ale tutaj też dotyczy, bo co to my to coś dopisujemy? Co jest sesja, to dopisujemy. Bo komuś się coś przypomniało. Ja się właśnie pytam, dlaczego się to nie przypomniało w grudniu. To żeśmy mieli komisję wspólną. Tak jak żeśmy tutaj wcześniej zaznaczyli, to zadanie zostało wpisane w trakcie roku budżetowego, nie przed. Tak jest, nie przed sesją budżetową, a wniosek dotyczący tego zadania wyszedł z komisji wspólnej. Kto z Państwa jeszcze do tego projektu, Panie Wojciechu? Ja chciałem uzyskać informację od Pana Burmistrza, na jakiej zasadzie, jak procedowano po kolei. Oferty były składane, w jaki sposób, jakby Pan nam mógł wyjaśnić, ile firm brało udział w ofertowaniu tego. No, chciałbym bliżej poznać całą procedurę, jakby Pan mógł, Pan Burmistrz mógł wyjaśnić całą procedurę tego remontu przedszkola, tego sprzętu. Jakby Pan Burmistrz tutaj... Przepraszam, remontu przedszkola, Panie Wojciechu. Przepraszam, remontu stołówki. Przepraszam, proszę. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu, po kolei, jak doszło do procedury, gdzie były publikowane materiały informacyjne, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o remont stołówki, jesteśmy na etapie przygotowania przetargu. W najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg na roboty budowlane związane z przebudową tej stołówki. Natomiast przetarg na dostawę i montaż wyposażenia będzie ogłoszony wtedy, kiedy będzie zabezpieczona kwota wieloletniej prognozie finansowej na cel. Nie może być wcześniej. A co za firma robiła tą ofertę, Panie Burmistrzu? To są sprawy... Jest to nasz szacunek sporządzony na podstawie oferty handlowej, oferty firmy Gazprom. Panie Burmistrzu, to teraz tak, Państwo, no ja nie wiem, może nie doceniam Państwa wiedzy w tym zakresie, ale czy Państwo jesteście na tyle, macie wiedzę, żeby móc robić ile czego potrzeba i na ile objawów, czy Państwo macie tego doświadczenie? Jest projekt technologiczny, który dokładnie określa. A dokładnie kto wylicza, że są dwie chłodne i trzy? Proszę tak skończyć Panu Burmistrzowi, no bez przerwy Pan wchodzi w słowo. Proszę poczekać cierpliwie, proszę poczekać cierpliwie na wyjaśnienie. No bardzo dobrze. Proszę Panu Burmistrzowi. Jest projekt budowlany zawierający technologię i tam jest określone dokładnie, jakie urządzenie ma się znajdować, w którym miejscu, o jakich wymiarach, no i również o ogólnych parametrach, jakie powinien posiadać. Także to nie jest tak, że my zestawiamy wykaz urządzeń, jakie są potrzebne, tylko mamy to w projekcie. Natomiast naszym zadaniem jest oszacowanie kosztów. Sporządzenie tego tak zwanego kosztorysu inwestorskiego. Czyli Pan Burmistrz szacował koszty, tak? Na podstawie, czy firma? Na podstawie oferty konkretnej firmy. Firmy Gazprom. Czyli w projekcie budowlanym jest powiedziane, że tam musi się znajdować patelnia, w tym miejscu, tam chłodnia, tak? Dokładnie tak. To powinno być zrobione. Tak, myślę, tak. Są ciągi technologiczne, wynikające z przepisów, oddzielone od siebie, także trudne przygotowania. Ja nie jestem fachowcem w tym zakresie, natomiast no, to, co wiem, to wiem na podstawie sporządzonego projektu. Dziękuję. Dobrze, czy będą jeszcze pytania do projektu wieloletniej prognozy? W takim razie przejdźmy do głosowania. Uchwały nr 37.151.18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szewice na lata 2018-2024. Kto z Państwa jest za
Skrzypcach z dnia 22 marca 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrzypce. Proszę Panią o wyjaśnienie. W związku z nową umową na odzyskanie odpadów, ta uchwała dostosowuje wymogi odbioru tych odpadów do rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. I chodzi tutaj o to, że do tej pory mieliśmy podział odpadów segregowanych na 5 frakcji. Było to tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, papier, odpady biodegradowalne i szkło. Na ten moment musimy zbierać tworzywa sztuczne i metale razem, jeden worek, bo takie są wymagania wynikające właśnie z tego rozporządzenia ministra, o którym mówiłam przed chwilą. I tego dotyczy ta zmiana uchwały. Mamy tą uchwałę zaopiniowaną pozytywnie przez Sanepid. I tutaj jeszcze jest też zapis odnośnie wywozów. Koszty do tej pory mieliśmy po prostu zapisane, że koszty są wywożone co najmniej raz w miesiącu. Teraz jest to doprecyzowane tak jak to faktycznie się odbywa, czyli wywozy na obszarze miejskim odpadów mieszanych w okresie od kwietnia do października 2 razy w miesiącu, w okresie od listopada do marca raz w miesiącu i na obszarze wiejskim raz w miesiącu, bo tak to wynika z ustawy, więc musimy się do tego stosować. No ale tutaj główną zmianą właśnie jest ten jeden worek w zasadzie. Pozostałe, przepraszam, nie widzę zmian, tylko tutaj komentarze tworzyła sztuczne. Tak, bo pozostają bez zmian. Pozostają bez zmian. Jest wyprostowana ten zapis o tym podwójnym. Czy będą jakieś pytania do projektu? Proszę Pan Wójcik. Ja mam pytanie, bo chodzi mi o odpady ulegające biodegradacji. Obecnie te odpady są odbierane. I dalej będą odbierane. Dobrze, tylko na przykład ja w mojej wiosce nie widzę tych worków na te odpady. Znaczy wygląda to tak, że przy pierwszym dostarczeniu worków, czyli w lipcu, przed lipcem w zasadzie, przed rozpoczęciem tych wywozów funkcjonowania umowy, każdy mieszkaniec dostaje te worki na poszczególne frakcje, a później przy wywozie te worki są na zasadzie wymiany zostawiane. Czyli jeśli wystawimy worek z odpadami to ten worek w zamian dostaniemy. Jeśli nie wystawimy, no to firma potem nie zostawi. Rozumiem, jeszcze mam dodatkowe pytanie. Ja na przykład, jeżeli mieszkaniec wystawi 4 takie worki, to powinien dostać 4. To dostanie 4, a gdy wystawi 10 worków, powinien dostać 10 worków, tak? Tak. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tak. Rozumiem, na wszystkie odpady jest tak samo, na metal, tak? Na metal i tworzywa sztuczne będą teraz zbierane razem. Teraz będą zbierane razem. Czy to będą jakieś worki ekstra na metal i tworzywa, czy nie? Czy to będą... Będzie żółty worek, taki jaki był do tej pory na tworzywa sztuczne, teraz będzie żółty worek na metale i tworzywa sztuczne. Rozumiem. No właśnie, bo to też już to mówiłam. Wiąże z kosztami. Jeśli byśmy wprowadzili w umowie wymóg, że firma musi wstawić kosze na szkło, no to automatycznie koszty też idą w górę i automatycznie opłaty co termin padają musi być jeszcze wyższe. Trzeba powiedzieć, że do worków na szkło nie wrzucały szkoły do lanek. Tak, tak. Jeżeli by szkoli butelkę, no to nam nie przednie. Na przykład poczestana szyba, nie, to jest kosza. No metale tylko z konserw, powiedzmy. Wszystkie metale. No metale to... Selekcje metale, tak. Będą może ciężar. Ale właśnie, co możemy wrzucić do metalu? Puszki. Przede wszystkim opakowania metalowe, no to jest takie chyba najczęściej wytwarzane w gospodarstwie domowym. Właśnie puszki z jakichś konserw, czy te, co są wytwarzane w gospodarstwie domowym. Tak, tak. Panie Panu, ja jeszcze chciałem zapytać, bo Pan Wojciech tutaj wyczynił troszeczkę moje pytanie odnośnie ilości tych worków. Czyli wystawiamy na przykład 10 worków, oni 10 muszą zabrać. Firma ma zapis w umowie, że powinna zostawiać worki w ilości odebranej z nieruchomości. Dobrze, a jak się ma ten zapis, czy ewentualnie ta wypowiedź do regulaminu, który tutaj wyraźnie nam wypisuje, że gospodarstwo na przykład z 3-5 osób ma po jednym worku 120 litrów swojej LDPE na odpowiednią frakcję odpadów. Tak, to dotyczy przed pierwszym wywozem, czyli teraz od lipca nam funkcjonuje umowa. Firma wygrała przetarg, dostarczała worki do mieszkańca i pojemniki, jeśli wystarczy ta sama firma, wiadomo, że pojemniki zostają takie same, jakie były do tej pory. I to w tym pierwszym wywozie, wtedy mieszkaniec dostaje jeden worek na poszczególną frakcję odpadów. No dobrze, czyli jeżeli teraz w następnym miesiącu przypuśćmy, uzbieramy się tych plastików w workach zakupionych, przypuśćmy jakimś tam sklepie. Zawsze można podejść do nas i my też te worki wydamy. A, no, to ja mam jeszcze... Dobrze. Dziękuję. Przewodniczący, jeszcze jedno pytanie.
20 litrów, powiedzmy tam na 5 mieszkańców, czy dokładnie tych 240 litrów, a tych śmieci nazbiera więcej. To czy może to ładować w czarne worki i firma ma obowiązek? Może postawić tak, w swój worek i obok kosza i też to zabierają. Rozumiem. Tylko obok kosza, a nie obok segregowanych, żeby wiadomo, że to odpad zmieszane. Rozumiem. Proszę pan, że doszło. Miałem pytanie tutaj o te bioodpady, co pan Wojtek pytał, na przykład, że u nich tego jest Sejma. Te bio to są zadeklarowane sobie na początku deklaracji, prawda? To nie jest, że od każdego zabierają bio. Nie, każdy może wystawić odpady, tak. Nie ma nic zróżnicowanej odpady, bo to mają, a to nie mają. Proszę. Odnośnie tego wywozu terenie miejskie, czy to jest wybudowane ustawą? Tak, ustawa wymaga, że na obszarze miejskim, gmin miejskich lub miejsko-wiejskich w okresie od 5 do października musi się odbywać dwa razy w miesiącu odpadów zmieszanych, a na obszarze miejskim nie jest to wymagane. Nie jest to wymagane, ale możliwe do dopuszczenia, tak? No tak. Czy jak? Może pan... To jest tylko w automatycznie rosną koszty. Bo wiadomo, że jak firma ma odebrać dwa razy w miesiącu, no to koszty wywozu dwa razy wyższe. No tak, ja to wszystko rozumiem. Tylko że te śmieci identycznie, mówiąc kolokwialnie, kisną na wsi niż i w mieście. Identycznie. I zapach, i muchy są identyczne. Zmieszane. Tu czy tu. Tak, na obszarze miejskim musieliśmy to wprowadzić. Jest to kompetencja, rozumiem radę, że gdybyśmy wprowadzili taki zapis, że na terenach miejskich również dwa razy w miesiącu wywozimy. To są koszty. No dobrze, ale ja rozumiem, co to są koszty. Tylko mówię o idei w tej chwili. Mówię o idei. Szanowni Państwo, nie róbmy szumu. Pan Darek zapytał. Ja zapytałem po prostu. Możemy to wprowadzić jak najbardziej. Wcześniej też mogliśmy wprowadzić wywóz dwa razy w miesiąc na obszarze miejskim. Nie było to wprowadzane, bo wiadomo, że wszystko się wiąże z kosztami. Jeśli wywóz będzie dwa razy częściej, to automatycznie będzie dwa razy drożej. To znaczy, że miasto więcej kosztuje niż wieś. Oczywiście. Nie do końca, bo jest mniejszy obszar miasta niż wsi. Bo wsi są bardziej odrzucone, tak. Więc znowuż jest, no to nie do końca. Koszt transportu wzrasta. Proszę pan powiedzieć. Ja teraz chciałem zadać pytanie, ile mamy odbiorców śmieci, czy dostawców śmieci miejskich i wiejskich? Mogę przygotować takie zestawienie. No to jest nasze bardzo ważne zestawienie właśnie na dzisiejsze posiedzenie. Ja mogę podać liczbę w sumie, podać punkt, który odbieramy, ale takie podziały mogę przygotować. Czy może pan przygotować nam na sesji takie? Za każdego roku. Dobrze. Proszę pana. Na sesję to również ilości odbieranych, segregowanych, niesegregowanych, też bym prosił o przedstawienia. Mam jeszcze pytanie, które w przykłosie. W rozdziale 4, paragraf 16, czytając 2 punkt 1. Po przejściu tutaj naszej uchwały był zapis opakowania biomateriałowe, lekturę, teraz tego nie ma. Pobrały tworzywa sztuczne i opakowanie biomateriałowe. Teraz są tworzywa sztuczne i metale. Wcześniej był żółty worek, zaczyna tworzywa sztuczne, opakowanie biomateriałowe. Teraz jest żółty worek, zaczyna tworzywa sztuczne i metale. No ale sam fakt, no to nie wiem, na przykład opakowanie biomateriałowym jest kartą sklepa i też go możemy w ten żółty worek wrzucić dalej. Myślę, że proszę. Ale ja mam jeszcze wiele pytań w związku z tą uchwałą śmieciową. Szanowni Państwo, mieszkańcy wsi muszą pokrywać koszty mieszkańców miasta. Ja nie chcę antagonizować tego, ale tak, szanowny panie radny, tak, ale może na wsi również, przecież to jest to samo powietrze, 3 km stąd, to się poruszał pan Wiśnia, co tu jest Krzypica. I dlaczego teraz, ja to rozumiem ustawodawca, więc proszę te koszty tak skalkulować. Wiemy dokładnie, jak to by dziecko w szkole podstawowej liczyło tą kalkulację kosztów. I ile więcej kosztów jest wywozu śmieci dwa razy w miesiącu dla mieszkańców miasta, czy terenów miejskich, a ile mniejszych dla mieszkańców wsi? Proszę to w ten sposób koszty skalkulować i przedstawić tutaj na komisji, na radzie. To powinno być wszystko wyliczone, a nie jesteśmy nie przygotowani do posiedzenia tej komisji. Proszę pana Pawła. Proszę państwo, powiem szczerze pan w ten sposób. Na przykładzie takich małych gmin jak nasza, czyli miejsko-wiejskiej, to tylko powoduje, że tak naprawdę nie po
porozumienia z takim małej gminy, dlatego że powiem tak z mojego przykładu. W okresie letnim mieszkam w Czepicach, więc mam wywożone dwa razy te odpady zmieszane. Powiem szczerze, ciężko mi naprawdę, żeby zapełnić cały koszt. W całym, jeżeli jest to raz w miesiącu w okresach pozostałych, to rzeczywiście ten koszt jest pełny i wszystko gra. Natomiast teraz tak naprawdę jest wywożone pół kosza, czyli dwa razy po pół kosza. Ja mówię to z tym, tak to wygląda w rzeczywistości, dlatego ale niestety gminy są zobowiązane, ale chciałbym dokończyć. Ale nie wchodźmy w polemikę. Ja zapytam tylko panią, co przewiduje ustawodawca? Właśnie ustawodawca przewiduje, że w okresie od kwietnia do października tam rzeczy miejskie odpady zmieszane muszą być wywożone dwa razy. Czyli poruszamy się zgodnie z literą prawa, nie możemy tego zmieniać. Nie. No to tylko poruszamy. Dziękuję bardzo. Myślę, że chcę rozmawiać z tym, że... Proszę pan Wojciech. Panie przewodniczący, czy wiadomo, że tu chodzi o pieniądze? Czyli mieszkańcy wsi muszą finansować wywóz nieczystości mieszkańcom gminy. Panie Wojciech, trzy czwarte mieszkańców miasta gminy tego nie chce. Ale no dokładnie tak, ale ktoś musi za to zapłacić. Dlaczego ze wsi mają być niewywożone dwa razy w miesiącu? Ale całe to te wywożone powietrze. Ale słuchajcie, no przecież wiecie jakąś logikę No właśnie. No to tak, mieszkańcy wsi muszą tak. Rów obkosić, rów wyczyścić, chodnik pozamiatać, kwiatki nasadzić, jeszcze musimy, mieszkańcy wsi muszą sfinansować wywóz odpadów. Chwileczkę proszę, panie Wojciechu, proszę nie wprowadzać w błąd tutaj. Jak nie? Proszę nie wprowadzać w błąd. Ja chciałbym zapytać pani honorator, bo od początku wywozu śmieci nie było tej ustawy, która narzucała na nas wywóz dwa razy miasta. Więc proszę mi powiedzieć teraz taką rzecz. Była. Panie Wojciechu, proszę posłuchać do końca i nie przerywać. Jeżeli mieliśmy ten wywóz jeden raz w miesiącu i ustawodawca narzucił na nas tą potrzebę wywożenia dwa razy w miesiącu z obszarów miejskich. Nie wzrosły koszty. Czy wzrosły koszty wywozu śmieci, czy nie wzrosły? Proszę to powiedzieć. Nie wzrosły związane z tymi kosztami. Wzrosły koszty, które są w ofercie, ale to wszędzie teraz. Więc panie Wojtku, proszę nie mówić w tej chwili, że obszary wiejskie finansują wywożenie śmieci z obszarów miejskich. Ale panie radny. Ale panie Wojtku. No pan nie pyta, to pan odpowiada. No to ja proszę posłuchać jeszcze raz pani honoraty i proszę przyjąć to do wiadomości, że koszty nie wzrosły. Więc proszę nie mówić w ten sposób, że wieś płaci za miasto za tym śmieci. Dziękuję, proszę pan przeczytać. Ja tutaj została praca jak numer, jak to było. Nie to samo wiemy. Ale proszę o spokój. Ja tutaj uważam, że system, który działa w tej chwili, jest do rozliczania w porządku, bo tak jak było wspomniane, lokalnie, jeżeli powstrzymy tak czyli do domu przy domu, po wsiowskach, jeśli my większy większy teren do przyjechania, czyli tu koszty transportu po prostu. Ja powiem na swoim przypadku, gdzie w domu, gdzie mamy dwa pojemniki, gdzie teraz jeżdżą co drugi, co dwa tygodnie, czy nie wiem, różne czasy do tygodnia. To jeden koszt nie da się zapełnić. Tak, podjeżdżają właśnie po chwili odjeżdżają. Czyli to spa. Może nie wszyscy, ale przecież śmieciarki kosztuje bez względu na zawartość. Proszę, panie przewodniczący. Sprzedajemy, znaczy oddajemy na kilogramy śmieci. Nie oddajemy śmieci na objętości, na kilogramy sprzedajemy śmieci. I ja uważam, że mieszkańcy nie są winni temu, że są tyle samo płacić co na wiosce, tylko narzuciła nam to ustawa odwórna. Dokładnie, no. I tu jest problem, że nie jest problem, że ktoś chce dwukrotnie, żeby mu przyjąć. Proszę pana, ale proszę o spokój, szanowni państwo. Będziemy siedzieć tutaj do 22 albo 3, jeśli sobie nie wyjaśnimy pewnych kwestii. Szanowni państwo, opuszczanie w eter informacji, że mieszkańcy wsi składają się na śmieci, to jest totalna bzdura. Bo tak jak tutaj mówimy, jeżeli te kosze nie są w pełni zapełnione, ale niestety muszą być dwa razy w miesiącu, a płacimy od tony, tak? Więc tych śmieci jest tak samo wywożonych.
ten ból imienia dojdzie do punktu siedzenia, szanowni państwo. No, mam tutaj pytanie do odpowiednika. Proszę mi powiedzieć, od kiedy, od jakiego czasu na terenie gminy są wywożone śmieci dwa razy w ciągu miesiąca? Od jakiego czasu? Ubiegły rok, żeśmy to na to. I mimo tej wywózki, to już wtedy było wywożone, uważam, że to mieszkańców się pokrywają. Ten koszt pobrzeży, ten drugi raz na wywozie. Ale proszę nie przerywać. No przecież to co za darmo, jeszcze drugi raz wywożą, to szanowni państwo, potrafcie to rozumieć. Panie Wojku, jeszcze raz zapytam panią honoratę i proszę, aby pan uważnie słuchał. Panie Wojku, ja panu nie przerwałem. Panie honoratę, jeszcze raz, proszę głośno wyraźnie powiedzieć panie Wojkowie, czy koszty wzrosły po... Więc panie Wojku, co jeszcze ale trzeba? Proszę przekalkulować i firmy za. Ale co ma wykalkulować? No ja rozumiem, panie radny. Panie honoratę. To jest właśnie ten koszt. To jest właśnie te koszty. Panie Wojtku. To są z tego, że jest dwa razy wywożony koszt. Nie, proszę pana, proszę posłuchać jeszcze raz panią honoratę. W firmie, która odbiera i zagospodaruje odpady, płacimy za tonę odebranych odpadów. Więc a nie za ilość wywiezienia śmieci. Płacimy za te. Ale po podwyżce płacimy więcej. Ale we wszystkich gminach się tak rozpoczyna. To jest odpowiedź we wszystkich. Proszę pani skarbnik. Proszę państwa, my możemy się o to dochodzić jeszcze kilka godzin. A główny błąd jest po stronie ustawodawcy. Gdyby ustawodawca określił, że dwa razy to wywozimy na terenach miejskich powyżej 25 tysięcy mieszkańców, to takie miasteczka jak Krzepice nie byłyby tym objęte. Ale co my na to możemy? Ale proszę tutaj nie zwalać, mam stanie. Ale dlaczego mam nie zwalać, jeżeli tak jest fakt? Ja państwu wyjaśnię, koszt w mieście powinien przynajmniej kosztować 30% drożej niż koszt na wsi. Ale dlaczego? Ja nie wystawiam na rok w miesiącu, dlaczego ja mam za to płacić? Ale nie szczuchy się tutaj odezwać, bo dlaczego mam więcej płacić? No. Panie Wojtku, po pierwsze nie jestem nie szczuchy, przepraszam sobie. Po drugie, ale proszę o spokój. Po drugie, nie jesteśmy tutaj po to, żeby się obrażać na sali. No, a jak kogo obraziłem? No mieszkańców. Przepraszam. Proszę, ja bym nie powiedział, że jestem ze wsi, bym się obraził. No, ale panie Wojtku, proszę o spokój. Proszę pan Rafał, później pan Grzegorz. Drodzy państwo, my się musimy rzeczywiście we wszystkich gminach, jak jest temat odpadów, to jest żywa dyskusja, jest gorąca atmosfera. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę raz na jeden jeszcze ważny aspekt w tym wszystkim. Przewożenie odpadów w całej Polsce to jest jeden wielki tor. Ten tor już jest, proszę państwa, podzielony przez firmy, które istnieją na danych terenach. Jeżeli chodzi o przetarg, który niedawno został rozstrzygnięty w gminie Krzepice, przystąpiły dwie firmy z Konopisk. Nie chcę wchodzić w szczegóły, każdy wie o co chodzi. We wszystkich przetargach, we wszystkich gminach, te, które chyba nie ma żadnej gminy w Polsce, gdzie teraz po otwarciu nowych przetargów te ceny są niższe, te ceny idą wyżej. Ja wyciągam z tego jeden wniosek. Tor jest podzielony, firmy sobie nie wchodzą w paradę i te przetargi będą rosnąć. I teraz jest pytanie, co rządzący będą z tym tematem robić, jak długo ludzie będą coraz wyższe kwoty odpadów. A my się tu będziemy kłócić, także, a firmy po prostu, tak wychodzi po przetargu i będziemy się kłócić, czy dwa razy, czy trzy, czy cztery, kto za to płaci, czy składają się mieszkańcy wiosek, czy miasta. Drodzy państwo, problem jest troszeczkę w innym punkcie. Proszę pan Grzegorz. Ja mam pytanie, bo jeszcze raz przyślimy, płacimy za kilogram przywiezione śmieci, tak jest. Czy tony, nie płacimy dodatkowych jakichś opłat za kilometr dodatkowy przejechany wielokrotnie, czy dwukrotnie. Przedmiotem przetargu jest kalkulacja, prognoza, płacimy, podwyżka jest, ludzie. Ale teraz podwyżka to jest jeden temat, a za co płacimy według umowy? Czy płacimy za przejechane kilometry i wielokrotnie, czy płacimy tylko za tony? Za tony. Czyli dla mnie to się nie zmienia tutaj w porównaniu z kosztami wieś czy miasto, tylko kwestia skąd się wzięła podwyżka. Czy to jest tak tutaj radny bardzo jak to sugerował monopol firm działających na terenie Polski, że dyktuje warunki, czy jakieś inne czynniki wpływają? To jest kompensacja do firmy wywozu. Myślę, że to jest państwa.
Państwo, nie wchodzimy sobie jeden drugiemu w zdanie. No oni też nie. Odpowiadając na głos Pana Grzegorza, sądząc po tym, co w tej chwili następuje w różnych, że tak powiem, ramach naszej gospodarki, na pewno na koszty składa się koszt paliwa, koszt podatku, no to jest chyba logiczne, że to jedno z drugim jest powiązane. Tak, a kolejną rzeczą jest to, co powiedział radny Rafał. No mamy takie firmy, jakie mamy. Proszę Pan. Proszę Pana. Jeszcze nie, pan nie ulega wątpliwości, to co Pan mówi, tam mówicie, że jakiś tam związany z gospodarką odpadami został podzielony, to było do przewidzenia. Wtedy, kiedy taki system gospodarki odpadami był wprowadzany, no to tutaj, jeżeli chodzi o samorządy, to one bardzo mocno na ten temat mówiły i głośno, że tak się stanie, chociaż ludzie później. Natomiast jeżeli chodzi o udział kosztów, tej cenie za odbiór jednej tony odpadów zmieszanych, to znaczący, przeważający udział to jest koszt składowania, czy może inaczej, no koszt składowania na składowisku, ale ogólnie koszt odebrania tych odpadów przez regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Takie regionalne instalacje, no, jest ich w naszym województwie, nie pamiętam teraz ile, ale kilkanaście chyba. 11 tysięcy domów. Są określone kryteria, które tak powodowały to, że tych regionalnych instalacji nie mogło być zbyt dużo, bo było określony minimalny przewód i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy na tej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów w Sobuczynie, w naszym województwie, w naszej części województwa, koszt netto przyjęcia tony odpadów zmieszanych to jest chyba 260 czy 270 zł. 270. Natomiast koszt zaproponowany przez firmę odbierającą u nas odpady, Pani Honorato, to jest 300 ile? Nie wiem, 350 zł. Tak, czyli w tym koszcie no 260 czy 270 to jest koszt na regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Ja powiem jeszcze więcej. Na najbliższe lata koszty składowania na składowisku, jakie trzeba zapłacić, mają wzrosnąć bardzo potężnie. Jak dzisiaj jest 170 chyba złotych na składowisku, to w 2019 albo 2020 roku to ma być 270. Tu widać, z jakim wzrostem musimy się liczyć. Wynika to stąd, żeby gro odpadów jednak było segregowane i nie trafiało do odpad zmieszany do regionalnych instalacji, ale do przetwarzania, do przerobu. I tu jest jakby dla nas wszystkich pole do popisu i możliwy wpływ na tą cenę jednostkową, jaką w przyszłości będziemy płacić. Jak najwięcej wysegregować, jak najwięcej oddać jako odpad wysegregowany, a nie zmieszany. Proszę Pan powiedzieć. Szanowni Państwo, tymi śmieciami, żeście tak wszystko wymieszali, że nie wiadomo co. Jest bardzo jedna prosta forma, żeby to było uczciwe w stosunku zarówno dla mieszkańców wsi, tych terenów wiejskich, i dla mieszkańców miasta, ogłosić dwa przetargi na wywóz. I to jest bardzo prosta forma. Na wywóz raz w miesiącu i na wywóz dwa razy w miesiącu. I ustalić ceny. To jest uczciwe. To jest uczciwe, a nie przedstawianie takiej sprawy i tu ludziom wtłaczanie takie głupoty, co by tu Państwo robili. Naprawdę, to by było uczciwe postawienie sprawy. Dwa przetargi. Dla obszarów wiejskich, gdzie jest wyłożony raz w miesiącu, dla obszarów miejskich, gdzie jest wyłożony dwa razy w miesiącu. Jeszcze jedno było uczciwe, ale proszę mi nie przeszkadzać, dobrze? Jeszcze jedno było uczciwe, bo mieszkańcy wiejscy mają, ja nie mówię, że wszyscy, bo widzę jak są worki wystawiane, jak jadę w ten dzień, ale nie mają worków tych odpadów na biodek degradacji. Nie ma. Ja po tyle razy jeszcze nigdy po zajączkach nie widzę. I teraz tak, byłoby uczciwe, bo na terenach wiejskich mają to poskowniki, gdzie to wszystko tam się przerabia i tak dalej. I byłoby uczciwe jeszcze dodanie, jeżeli chcesz mieć wywożoną trawę z ogródka, szanowny panie czy szanowna pani, dwa razy w miesiącu, we woreczka, czy tam jakieś odchody od kota, psa, tak, możesz, ale zapłać za to. I to byłoby uczciwe przedstawienie sprawy mieszkańcom, ale tego się nie robi i się te śmieci kotłuje i się mówi, że to nie od tego, od tamtego zależy. Stańmy prawdzie w oczy i jasno powiedzmy, o co chodzi.
zobaczymy, bo to na dzisiaj powinno być przygotowane, ile mamy mieszkańców miejskich, gdzie są odbierane śmieci dwa razy w miesiącu i to by nam dało jakiś pogląd. I szanowni Państwo, zróbmy przetarg jeden dla wywozu raz w miesiącu i jeden dla wywozu dwa razy w miesiącu. I to by było uczciwe postawienie sprawy, a nie mówić tutaj o to, jakby ktoś był głupi i nie wiedział, o co chodzi. To jest niepoważne, to prawda. Na obszarach wiejskich też jest sporo tych odpadów biodegradowalnych. Mamy karty przekazania odpadów i z firmy, które zbierają przez obszary wiejskie, i z firmy, które zbierają obszary miejskie, więc też jest sporo tych odpadów biodegradowalnych na obszarach wiejskich. Szanowna Pani, czy ma Pani deklarację? Tak, ale w pierwszej deklaracji... To proszę mi takie zestawienie zrobić, ile ze wsi jest odbierane. O tym i to trzeba dyskutować, mając te dane, można dyskutować. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę. Proszę Państwa, no. Pan Droś ma swoją wizję i swój punkt widzenia i ja z tym nie zamierzam dyskutować, bo nie jesteśmy chyba w stanie tutaj w jakiś sposób Pana przekonać do tego, co narzucił nam ustawodawca. I trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest wymysł żadnej gminy X, Y, tylko mamy określone zadania, które są zapisane w rozporządzeniu. I proszę Państwa, my możemy tutaj robić różne dyskusje, dywagacje, natomiast ja uważam, że poruszać w granicach prawa. Skoro prawo nam narzuca i przepisy narzucają nam pewne obowiązki, które do nas należą. Przecież nikt tego nie neguje, to pokładać musimy to wykonać. Uważam, że to, co jest zapisane, jest no, jak najbardziej racjonalne, tym bardziej, że śmieci są rozliczane od tonu. I proszę. Panie Przewodniczący, chciałem wniosek formalny postawić. Pani Honorata, proszę. Zmiana tej uchwały zostanie dotyczy zmiany segregacji. Dobrze, proszę, pan Wojciech chciał wniosek postawić. Ja chciałem wniosek formalny, aby było ogłoszone nowsze prawo. Na wywóz śmieci tam, gdzie jest obowiązek jeden raz w miesiącu oraz tam, gdzie jest dwa razy w miesiącu. Szanowni Państwo, stoimy tutaj w przededniu, że koszt wywozu śmieci będzie coraz droższy. I to musi być uregulowane, to nie może być tak. Drugi wywóz będzie coraz droższy. Dobrze, pan Wojciech złożył wniosek. Pani skarbnik, czy taki wniosek mieści się w granicach prawa, czy możemy tak coś ogłosić? Znaczy się trzeba określić, co będzie przedmiotem tego przetargu. Kilometr czy tona? Pani skarbnik, no proszę nie być śmieszną. Przecież jasno. Ja nie jestem w ogóle śmieszny. Ale jasno sformułowałem. Tam, gdzie ma być wywóz. I oczywiście firma skalkuluje, gdzie ma być wywóz raz w miesiącu i tam, gdzie ma być wywóz dwa razy w miesiącu. Chyba jasne. Ale zresztą, panie Wojtku, powiedzmy sobie szczerze, przed chwileczką mówił pan przewodniczący, to nie my ustalamy sobie... Ale panie przewodniczący, pan się nie posłucha. Nikt nie przewraca ustalmy. Nikt nie zmienia ustawy, szanowni Państwo. Ja nie mówię o stawkach, ja mówię o sposobie odbierania odpadów. No też to ustawodawca narzucił nam, że na obszarach miejskich ma być dwa razy, na miejskich raz. Jest jakiś problem ze zrozumieniem? Czy jest problem z tym? Myślę, że nie. Jest jeszcze terminem. Ale przecież nikt tego nie przekraca. Proszę pani skarbnik. Proszę państwa, przedmiotem wystawienia faktury przez odbiorcę odpadów komunalnych nie jest ilość przejechanych kilometrów po gminie, tylko ilość, ale powoli, tylko ilość tonach odebranych odpadów. Tak firma nas obciąża. Natomiast na wartość odebranej tony składają się różne składniki. Pracownicy, koszty transportu, amortyzacja transportu. Panie, proszę, ale czy Państwo nie potraficie zrozumieć, ale proszę o spokój. Panie Przewodniczący, mogę proszę kontynuować. Proszę Państwa, miasto Krzypice z Kukowem i z Kuźniczką liczy w sumie mieszkańców 5000, miasteczko bardzo maleńkie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w takich miasteczkach jak Krzypice nie jest konieczne wywożenie odpadów dwa razy w miesiącu. Ale to pani przewraca ustawę. Pani, no co ale, ale możecie mi państwo nie przeszkadzać. Nie jest konieczne. Tylko ustawodawca. Ale pani Wojciechu, przed chwilą mówiła, że to ustawodawca zrobił błąd, nie określając na terenach miejskich, nie określił liczby mieszkańców.
mieszkańców. Gdyby to było miasto powyżej 25 tysięcy mieszkańców. Są już tam blokowiska, są takie tak zwane, jak to mówi, takie zasieki, gdzie stoją te kosze. Tych odpadów jest bardzo dużo. Natomiast powoli zaraz będzie pan mówił. Proszę. Nie będę mówił, bo mi nikt nie pozwoli. Słyszała pani o złości pozwoli. Szczura? Panie Marku, no to po co pan zabrał głos? Wie pan, ja na wsi też szczura widziałam, nie muszę jechać do miasta. Panie skarbnik, proszę kontynuować wypowiedź. I proszę państwa, w miasteczkach takiego typu jak Krzywice, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 5000 mieszkańców, wszyscy zdajemy sobie sprawę, bo część z nas na tego takiego miasta mieszka, że nie mamy potrzeby wywożenia śmieci dwa razy w miesiącu. Ja osobiście mogę powiedzieć, że w ogóle ich nie wystawiam dwa razy w miesiącu, bo co mam tam do nich płacić, skoro śmieci segreguję? Co mam zostawić? Kurde, panie Marku, nie lubię, jak mi ktoś przeszkadza. To jest niezależne od nas. No więc powiedziałam przed chwilą, że to był błąd ustawodawcy, że nie określił. Ale nie dyskutujemy. Proszę. No to po co mówił? Bardzo pan Marek już mi przeszkadza, niech pan wojdzie. Zamykam dyskusję, nas nie musimy. No jasne. To jest tylko, proszę państwa, dla nas problem, że ustawodawca nie określił, że w miastach dużych... Pani skarbnik, proszę mi udzielić głos. Pani skarbnik, proszę. Panie przewodniczący, proszę mi udzielić głos. Przegłosujemy wniosek pana radnego. Panie przewodniczący, proszę mi udzielić głos. Pani wojcie, zamknąłem dyskusję. Ale mamy zamknięte za każdym razem. Tak. To jest dyskusja o pana prowadzenie. To jest sposób na to prowadzenie. To jest sposób. Szanowni państwo, jeśli nie posłuchacie, ja chcę zabrać głos, a pani nie pozwoli. To nie będziecie wyliczać, czy będziecie głosować. Proszę pani Zdzisławowczyk, zabierz się raz wniosek. Wniosek pana radnego, proszę, aby były ogłoszone dwa przetargi na wywóz śmieci na raz w miesiącu i dwa razy w miesiącu. Proszę pan burmistrz jeszcze odnośnie tego wniosku. Proszę państwa, w tym momencie nie jest możliwe ogłaszanie już przetargu. Myśmy ogłosili przetarg na bazie obowiązujących przepisów. Trzeba się pytać 3 miesiące temu, panie. Proszę pana, myśmy pytali państwa 3 miesiące temu, ale ile? Kto pytał? Kiedy wchodziły te przepisy? Kiedy zmiana była? Rok temu. Była burzliwa dyskusja, ale proszę mi nie przerywać. O, była burzliwa dyskusja, co najmniej taka jak dzisiaj, a może jeszcze bardziej. I wtedy państwo zdecydowali. Kto decydował? Państwo zdecydowali jako rada. Nie pan jako radny Drożdż, ale państwo jako rada zdecydowali. Tak jak rada decyduje zawsze w drodze głosowania. I na podstawie tej decyzji państwa uchwałą rady zostały określone zasady. Na podstawie tych zasad myśmy ogłosili przetarg. Jesteśmy tuż przed rozstrzygnięciem. Czekamy tylko na zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie. Jak będą zabezpieczone, jak państwo podejmiecie taką decyzję, to przetarg zostanie rozstrzygnięty. Natomiast dotychczasowa umowa kończy się z końcem czerwca i my teraz nie mamy czasu na całkowitą zmianę zasad i organizowanie na nowo odbioru odpadów oddzielnie z terenów wiejskich, oddzielnie z terenów miejskich, co nie jest możliwe ustawowo. Natomiast gdyby to dokładnie policzyć, gdyby poczekać na oferty, oby się nie okazało, że te ceny będą obrotnie do siebie się miały, że właśnie z terenów wiejskich odbiór jednych odpadów jest droższy, bo tam trzeba tych kilometrów znacznie więcej wykonać w celu oddania jednej tony. Czyli nawiązując do wypowiedzi tutaj pana burmistrza, wniosek postawiony przez pana Drosia jest po prostu fizycznie niemożliwy. Ale sobie opowiadać. Proszę pan bardzo. Szanowni państwo, ja troszeczkę winny odnośnie tego głosowania, ale chciałbym tutaj, bo jest to nagrywane, pozdrawiam wszystkich mieszkańców, którzy to będą oglądać. Jeszcze pan może jest tutaj na komisji wspólnej, bo są dwie komisje z tego, co się zorientowałem. Jest tutaj dwóch radnych, którzy w tych komisjach nie biorą udziału, dlatego proszę państwa, bierzemy udział w dyskusji, natomiast nie bierzemy udziału w głosowaniu, żeby mieszkańcy nie pomyśleli, że dwóch radnych w ogóle nie głosuje, bo na to wszystko gdzieś. Dziękuję. Pani Wojtku, ostatnia. Szanowni państwo, czy pani Monikowa, która mieszka w Krzywicach, i pani Kowalska, która mieszka w Zajączkach, wytwarza, która więcej wytwarza śmieci? Nie wiem.
tego się nie da tak powiedzieć. No właśnie, to też jest prosta logika. To, co ja chciałem zawnioskować. Przecież tych śmieci mieszkaniec wsi wytwarza tyle samo, co mieszkaniec miasta. A skoro wywóz jest dwa razy w miesiącu dla mieszkańców miasta, to jest, wywóz jest kosztowniejszy. No to jest logiczne. I ja nic innego chcę, tylko tej prawdy powiedzenia tym ludziom. No skoro tu koszyk, ja nie dyskutuję z ustawodawcą, że jest ustawa taka, bo my na to nie mamy wpływu. Ale mamy wpływ na to, że możemy ogłosić dwa przetargi. Dla mieszkańców, gdzie są śmieci wywożone raz w miesiącu i dla mieszkańców, gdzie są wywożone śmieci dwa razy w miesiącu. No i proste i logiczne. I o co mówimy? Tylko panie komisarzu, o tym trzeba było pomyśleć 3 miesiące temu, no, a nie dzisiaj. Dobrze, ostatnia poprosiła Radzego Wojska. Ale proszę. Jakbyśmy chcieli tak dokładnie analizować, to nie jestem przeciwnikiem analizy dokładnych kosztów, bo zawsze można rzeczywiście znaleźć jakieś ciekawe rozwiązania dodatkowe, ale jeżeli byśmy chcieli tak dokładnie porównywać, to chcielibyśmy też sąsiednie gminy wiejskie zobaczyć, ile wzrosło procentowo, porównać to, czy to jest adekwatne i te nasze podejrzenia są słuszne. To w tym kierunku można analizować różne rzeczy, porównywać i sprawdzać, jak najbardziej. Ale mówię, możemy gminy wiejskie w okolicy mamy kilka, zobaczyć, czy mają raz wytworzone, czy tak samo procentowo wzrost swoje koszty wywozu jak u nas, czy nie. A to jest właśnie proste. Wzrost kosztów to jest... Proszę o spokój. Przed rozstrzygnięciem tego przetargu też porównywaliśmy te gminy sąsiednie i są koszty na podobnym poziomie, jak tutaj w tym przetargu. A wzrost kosztów to jest drugi wyrzut. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, głosujemy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w przepisach dotyczącą regulaminu utrzymania czystości w porządku na terenie gminy. Przypominam, że zmiana dotyczy wyłącznie worka żółtego na odbiór odpadów PCV i nagadów. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dwóch radnych nie brało udziału, którzy są członkami tej komisji. Kolejny projekt uchwały nr 37-359-218 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Pani honorarze, czy są tutaj jakieś zmiany? Czyli praktycznie to omawiane jest przed chwilą. W takim razie, czy będą pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały nr 37-359-218? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Teraz kolejny projekt uchwały nr 37-362-18 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie. I również należy poprawić datę z dnia 14 czerwca i tak samo do góry. Proszę Pani honorową o omówienie. Zmienia się metoda naliczania opłaty za odpady, dlatego musimy dostosować tą deklarację. Więc w zasadzie zmiana tylko kształtuje się w ten sposób, że podajemy liczbę osób razy miesięczną stawkę za osobę i wtedy wychodzi miesięczna stawka za gospodarstwo, a nie da to było tej pory liczbę osób mieszkających i stawka za gospodarstwo. Wynika to ze zmiany sposobu naliczania odpady, więc podajemy liczbę osób mieszkujących gospodarstwo razy stawka za osobę i wtedy wychodzi stawka za gospodarstwo, a nie da było tej pory, że liczba osób wybiera stawkę za gospodarstwo. Będziemy wypełniać wszystkie nowe informacje. Tak, tak. Czyli rozumiem, że nie będzie teraz takiego podziału, że gospodarstwo 6-osobowe kwota narzuca z góry, tylko będzie to wielokrotność osób za mieszkające. Tak, tak. A za drugiego to się ucieszy. Tak. Dobrze, kto z Państwa ma jakieś pytania do tego projektu? Proszę Pana Romana. Musimy zmienić stawkę, dlatego teraz nie możemy już teraz wprowadzić stawki od gospodarstwa, bo takie są wyroki sądów. I możemy wprowadzić stawkę albo od osoby, albo od ilości zużytej wody, albo od powierzchni posiadanego mieszkania. Więc no myślę, że taka najbardziej sprawiedliwa jest ta stawka od osoby, bo powierzchnia mieszkania nie jest adekwatna do tego.
jest możliwe ustalać stawki od gospodarstwa, ale musiała być tylko jedna stawka od gospodarstwa, niezależnie od ilości osób zamieszkałych. Takie są ostatnie tutaj wyroki sądów w tym zakresie i no, to nie byłoby dobre rozwiązanie, gdyby się to tak zaproponowali. Czyli, że tak powiem, propozycja tego, co tutaj jest interpretacją sądów, które takie jest prawdopodobne. Tak. Czy będą pytania? Proszę pan czegoś. Ja mam pytanie, państwo mówiłem, że od zużycia wody. Jedna z możliwości ustawowych. Ale to nie jest adekwatny teraz do ilości mieszkałych osób, a dwa na te nadania też nie są. Sądzę, proszę państwa, że te możliwości, które tutaj pani komisarz teraz przedstawiła, ale proszę o spokój. Myślę, że dotyczą się takich placówek typu, nie wiem, szpital bądź jakieś inne, gdzie można to w ten sposób przeliczyć, natomiast nie dotyczy to gospodarstw takich prywatnych, tak jak my tutaj jesteśmy w gminie Czernice. Znaczy, proszę. Bo nie wiem, czy akurat to jest dobre rozwiązanie, bo idealne to było uważenie tych i to by było każdy wie, ile to produkował i tak dalej. Tylko to jest konsekwencje takie, że znów nie potrafią wyrzucić śmieci gdziekolwiek. Właśnie. Ja się obawiam, że do tego też dojdziemy. Ja się obawiam, żebyśmy na tych zasadach, co pan Grzegorz nam przedstawił, czyli ważenie podczas odbioru, to mielibyśmy dzikie wysypiska wszędzie koło nas. Proszę, jeżeli chodzi, proszę państwa, o ważenie śmieci, to jest jedna gmina w Polsce, pod Poznaniem do Orzecznia bodajże, gdzie rzeczywiście tam każdy jest zważony i wtedy jest faktura od tam. To jest jedynie w tej miejscowości, w tej gminie. Pan radny już nie wspominał. Dobrze. Jeszcze ktoś pytania? W takim razie przejdziemy do głosowania. Kolejne uchwały odnośnie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiła pan komorata zmiany. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Tutaj są dwa warianty. Jeden to jest metoda liniowa, czyli ustalamy stawkę odpadów na opłaty na poziomie 9,70 za osobę miesięcznie w przypadku odbioru odpadów selektywnie i 20 zł miesięcznie za osobę w przypadku odbioru odpadów tylko i wyłącznie w sposób zmieszany. A druga wersja, tutaj jest taka drobna zmiana kosmetyczna, to może przekażę. Stawka degresywna 9,80 za osobę w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny i 20 w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób wyłącznie zmieszany. I różnicuje się tą stawkę na poziomie 8,50 za nieruchomość w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 7 osób, 7,50 za nieruchomość. Za osobę, tak. W przypadku nieruchomości mieszkają przez 8 osób, 6,70 za osobę. W przypadku nieruchomości mieszkają przez 9 osób i 6,10 za osobę miesięcznie. W przypadku nieruchomości mieszkają przez 10 i więcej osób. I albo jeden, albo drugi sposób jest. Są młodzi, gdzie mają jedno dziecko.
500+, mają duży kredyt i mają płacić za ludzi, których jest na przykład 7 emerytów, dobrze ludzi zarabiających. Dlatego mamy dwie wersje tej ustawy. Dlatego mamy dwie wersje tej ustawy. Pierwsza wersja to jest wersja liniowa, gdzie każdy tej uchwały. Pierwsza wersja to jest wersja opłaty liniowej, gdzie w przypadku odpadów segregowanych każdy płaci 9,70 za osobę miesięcznie razy liczba osób zamieszkujących, a druga wersja to jest właśnie ta degresywna. Z tym, że w przypadku tej wersji liniowej opłata w przypadku takiej, nie wiem, 10 osobowej rodziny już 9,70 miesięcznie, więc to są już takie duże miesięczne też. Ale ja uważam, że wszystko... Ale panie Czesiu, proszę pomóc. Zachowajmy pewien porządek. Proszę pan Mateusz. Proszę tak, proszę państwa, jeżeli chodzi o tą drugą uchwałę, to na tej drugiej bym się chciał skupić. Pierwsza, żeby nie budzi wątpliwości, wiadomo, stawka jedna, ilość osób. Natomiast ta druga uchwała wychodzi jakby naprzeciw tym rodzinom wielodzietnym. To można powiedzieć, że naprawdę gdzie tych członków rodziny jest dużo. Mamy kartę dużej rodziny, czyli wychodzimy naprzeciw, natomiast no, tutaj byśmy jakby zaprzeczali temu, co sami żeśmy wprowadzali. Ja uważam, to jest moje zdanie, uważam, że 10 groszy, które jest różnicą w tym zestawieniu, no, nie zrobi różnicy, a może pomóc osobom, które są naprawdę potrzebujące. Więc w mojej ocenie to jest taki wyraźny krok w te rodziny wielodzietne, żeby im w jakiś sposób ulżyć w odbieraniu. Ja uważam, że ta drugi projekt uchwały jest no, dla mnie bardziej do przyjęcia. Kto z państwa jeszcze? Proszę pani przewodnicząca. Ja tutaj muszę się nie zgodzić z panem przewodniczącym, dlatego że też byłam kiedyś rodziną wielodzietną. Nie dałam 500+ i płaciłam za wszystko jednakowo. W tej chwili, jeżeli jest rodzina duża, bierze 500+, nie, niestety jest to jakaś pomoc, a tak jak powiedziałam, jest wiele rodzin, które naprawdę mają duże kredyty, mają jedno dziecko i nie umieją sobie dać rady. I tutaj bym się płacić za kogoś po prostu. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, też są domy takie wielopokoleniowe, gdzie jest dwóch dziadków emerytów, gdzie jest dwóch zarabiających, mają dwoje dzieci, czy tam jeszcze gdzieś ktoś mieszka w podwórku i takie rodziny, my byśmy im bardzo pomagali. Ja uważam, słuchajcie, musimy spojrzeć na to wszystko innymi oczami, sprawiedliwymi. No nie możemy żeby ktoś płacił za kogoś, nie można tak robić. I ja absolutnie się nie zgadzam, żeby tutaj promować. Proszę pani prawo, prawda? Proszę pana tego. Ja mam pytanie, czy mamy jakieś dane statystyczne, ile z rodzin powyżej tych 6 osób? Tak. Nie wiem, ile jest takich ludzi w naszej gminie, gdzie jest
Dlatego właśnie robimy, czekajmy, panie Hanrada nam przedstawił. To jeszcze to są 20. Mamy 293 gospodarstwa jednoosobowe, 538 dwuosobowych, 623 trzyosobowe, 386 4. Nie tak szybko. No ja chciałem zapisać. To proszę, to. Tak. To proszę, proszę pani. Ewentualnie jest zerowa. Ja mogę to powstać. No to najlepiej. Proszę zerować takie coś. Momencik. Proszę udostępnić te dane i pan się tutaj rozetnie. To jest stawka liniowa, czyli te 9,7 za osobę. Ale jeszcze zapytam, czy liczymy tak, że szósta osoba jest do 9,70? Nie, już padło wszyscy na to mówię. Aha, czyli wszyscy są na to. Tak, wszyscy są na to. Tak, wszyscy razem na stawka. Chyba to chwilę rozumiem, że będzie, że do 6 osób jest. Nie, nie, nie. 6 osób jest. Nie, nie, nie. Chcę, żebyś kopiowała. Ja powiem, którzy mają na emerytury bardzo dobre. Bo zazwyczaj tak jest rodzina, żeby było 8 dzieci. Dlatego tak. Może jest jedno. Może jest za dwie rodziny. Szanowni państwo, proszę to spokój. Zabieramy głos. Chodzi o jedynie, nie wszyscy na nas. Ale ja właśnie chciałam zapytać. Momencik, panie Czesiu, pan Roman Tuderski. W taki sposób się pan przewodniczący. A ja mam pytanie. Ja bym chciał na części składowe tych 80 godzin. Co na to jest przygotowane? Ale 80 złotych? 9,80. 9,80 czy 9,70. Co się wzięła teraz taka kwota w przypadku jednej osoby? Koszty, które firma zaoferowała w przetargu, to kwota 917 130. I teraz bierzemy pod uwagę liczbę gospodarstw, ilość, w pierwszej kolejności mamy gospodarstwo, liczbę osób mieszkających gospodarstwo, ilość takich gospodarstw występujących w naszej gminie, ilość osób, czyli wymnożenie tej ilości gospodarstw razy liczby osób mieszkających w gospodarstwie, aktualną stawkę obowiązującą za dane gospodarstwo i proponowaną stawkę, która by też obowiązywała za gospodarstwo domowe w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Obok jest stawka, która obowiązuje za osobę teraz w przeliczeniu na osobę. I obok też stawka za osobę po tej proponowanej podwyżce i różnica między tymi stawkami, podwyżce miesięczne wpływy i roczne wpływy. Na samym dole jest suma wpływów. Czyli rozumiem, że zyskują właściwie tylko gospodarstwa jednoosobowe. Tak, ale w przypadku stawki za osobę, jakbyśmy tego nie przeliczyli, zawsze to tą jedną osobę wyjdzie mniej, za te kilku osób wyjdzie więcej, a nie możemy już prowadzić stawki od gospodarstwa. Ja czyli do płaconego wyliczenia. Tak jest. No, ale zauważcie, że 9,80 jest 10 groszy, to znaczy, żeby przekazać, żeby pokryć te wszystkie gminy, nie to musimy. Czyli ta grupa, jest to jest nie wiem. Tak. Biorąc pod uwagę ilość śmieci, które... A teraz jeszcze pani zadam takie pytanie, bo wracając do tego, co posłaliśmy wcześniej. Gospodarstwo jednoosobowe od dwuosobowego, jaką jest różnicą jest w koszach? Czy jest to samo, czy... No, jedno i dwuosobowe ma 120 litrów kosz, od 3 do 5 jest albo 2,120, albo 1,240, bo to jest ta sama pojemność. 6 i więcej osobowe 240 plus 120, a ewentualnie 320. A pani Kamara, jeszcze takie pytanie moje. Więcej tych pojedynczych gospodarstw jest na terenie miejskim, czy na razie miejskim? Proszę sprawdzić. Proszę po prawo. Jedno i Państwa, będziemy wiedzieć, czy dopłacamy, czy nie dopłacamy. No, proszę pana. Drodzy państwo, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo tutaj oczywiście jest podana jedna stawka na jedną osobę za odpady, które w deklaracjach mieszkańcy będą składać, czyli tak, nie będą segregować, tylko jest ta stawka dużo wyższa. Jak najbardziej w tym kierunku to powinno być. Natomiast o co chcę zapytać? No bo wiadomo,
przypuszczam z dużą prawdopodobieństwem, że to praktycznie mało będzie albo w ogóle gospodarstw, które będą deklarować, że ja chcę jednak te 20 zł, bo nie chcę segregować. No wiadomo, wolę zapłacić 9,70 niż 20 zł. Tylko teraz, ja wiem, że są pojedyncze, ale są, ale to taka jest marginalna sprawa. Natomiast jak gmina tutaj sprawdza, czy rzeczywiście ludzie segregują, czy nie segregują, drodzy Państwo? Bo to jest temat, który nie bardzo ludzie chcą poruszać, a niestety z mojej obserwacji wynika, że no niestety są gospodarstwa, które niby zdeklarowały, że będą segregować, a de facto tego nie robią, tak? Jest 5-6-osobowa rodzina, tam nie ma żadnych worków segregowanych, tylko wszystko jest rzucone. Przecież my, drodzy Państwo, płacimy od tony, tak, od tony, więc im więcej będzie na tym gmina traci. Więc w interesie gminy tutaj, organu i komórki, która się tym zajmuje, jest, czy jakieś kontrole w ogóle były przeprowadzone, czy są jakieś, jakaś efektywność tych kontroli? Proszę Panią Radę. Firma, jeśli zauważy nieprawidłowość odbierania odpadów w sposobie segregacji zgłasza nam tą nieprawidłowość, my wysyłamy pismo pierwsze, pismo jest takie informacyjne o ostrzegawczym mieszkańca. W przypadku drugiego pisma możemy naliczyć opłatę za ten miesiąc, za odpady niesegregowane. A też raz na jakiś czas mamy takie zestawienia raportu od firmy, z których punktów odebrała z worki, w jakiej ilości i raz na jakiś czas jest to weryfikowane i jakieś pisma są też wysyłane. Czyli to jest teoria, a w praktyce też to funkcjonuje, tak? No, tak, no i mamy pisma też. A proszę mi powiedzieć, bo na części gminy miastach czy pizza wozi jako podwykonawca zakład działalności komunalnej mieszkańcy. On też się wywiązuje z tego obowiązku? Też te raporty składają. No i raporty są dostępne, kto wystawia, kto nie. No mi teraz ciężko tutaj powiedzieć, bo nie wiem, jak to wygląda. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie w dzień wyborów przejechać po danej ulicy i robić tego przy każdym wyborze, bo no my nie jesteśmy fizycznie w stanie tego zrobić, tylko nas ten składa raporty i tam zaznacza, że stary nieruchomość odebrał dwa worki, żeby tworzyć sztucznych, jeden worek szkła i... A jest możliwość, żeby Pani przygotowała jakieś takie zestawienie, jak to funkcjonuje? Wie Pan co, no tutaj nie wiem, czy mogę udostępnić starych nieruchomości. Ja nie mówię, że Pan Kowalski to nie segreguje, tylko chodzi mi ogólnie, czy były jakieś interwencje i jak to wygląda. Bo z mojej obserwacji, no uważam, że to trochę zbolety. Ludzie wykorzystują to, zgłaszają, że segregują, no i tego nie robią. Mówię, no były jakiś czas temu to segregowanie weryfikowane i no może już tam, no było to jakiś czas temu zweryfikowane i te pisma faktycznie były do ludzi wysyłane tam, gdzie te worki nie były przez dłuższy okres wystawiane. Proszę Pan, mówisz potem Pan Marka. Czy na pewno, tak jak któryś Pan powiedział, że jest to teoria, to uregulowanie, które jest zapisane, no bo pewnie to tak jest, że w praktyce to się nie sprawdza do końca. Najlepszy, najskuteczniejszy metodą byłby pracownik, który wyszedł teren i sprawdzał drzewa w tych śmieciach mieszanych i sprawdzał, czy nie ma tam czegoś, co to jest. Nie, to nie jest takie proste. Należałoby sprawdzić, czy w odpadach zmieszanych nie znajduje się ta frakcja, która powinna być wysegregowana. Natomiast jeżeli nawet tam znajduje się butelka, czy opakowanie szklane, to jeszcze pytanie, czy to jest w takim stopniu czystości, że nadaje się do przetworzenia? To też jest nie ma. Póki co, to jest bardzo... Nie ma racji. Proszę, nie ma racji. To jest utopia. Nie. Nie ma złotych środków. W każdym razie, jeżeli nawet, to jest to jedyna metoda, która by zajęła skuteczność działania. Proszę Pana. Ja powiem, że świetnie chciałem przez to przewidzieć. Byłem świadkiem takiej sytuacji właśnie, że panowie, którzy zbierali worki, robili zdjęcia tych worków. Mieszkańcy zaniepokojeni biegli do tego. Nie wiem, co o co chodziło, ale widziałem zdjęcia, które robiłem. Czy jakaś, powiedzmy, kontrol była, ale kontrol była na rzecz według mnie firmy, która odbiera odpady, bo doszła do wniosku, że to nie jest posortowane, czyli jest niekorzystne dla nich, czyli nie może tego zabrać, powinno być do jednego pojemnika wrzucone. Dokładnie. Niekorzystne odpady są przygotowane dla firmy, dlatego ona kontroluje dla siebie. Na pewno tych śmieci zmieszanych nikt nie kontroluje, nawet ta firma nie kontroluje, bo to im nie zależy na tym, bo im to mają dodatkę za to. Zależy najbardziej nam,
tylko na to, że tylko na mi nie zależy na tym, żeby to kontrolować w jakikolwiek sposób. Firmie, która otwiera wręcz w drugą stronę. Tak, dlatego kontrolowała śmieci sortowane, kontrolowała, nie kontrolowała zmieszane. Myślę, że trudno też śmieci kontrolować zmieszane z tego względu, jak ktoś wrzuci nawet dobre śmieci z popiołem wymiesza, to jest wtedy ciężko to zrobić, to jest czyste, to nieczyste. Ale mimo to profilaktycznie, jakby jakaś raz w roku, czy dwa razy w roku przeszła osoba przed śmieciarką i zwróciła uwagę, jakieś pismo poszło w jakiejś formie do właściciela, by była świadomość, że jednak to skontrolowała. Że to nie pismo wysyłane. Czy nawet na koszu przyklejona naklejka, że prosimy o segregację śmieci. No nie wiem, cokolwiek. Jakaś taka uwaga. Tak. Proszę pan dalej. Ja jeszcze dodam, bo nie wiem, czy pan że powiedział to samo, co ja, ale ja wiem, że z kolei byli dyscyplinowani mieszkańcy. Również akurat to się akurat działo w Starym Przepisach. I panowie z firmy wywożącej, z firmy Strach, kontrolowali śmieci zmieszane. A ja tam działam akurat, byłem świadkiem takiego zdarzenia. Także oni, podejrzewam tam sobie, co jakiś czas grywkowo robią, bo może są nawet tym człowiekiem, bo wie, że wtedy jak tam na przykład wielko gabaryty, to nie też robią te zdjęcia. Tam, gdzie jest coś wystawione, niezgłoszone, to raczej zdjęcia, bo to widać, nie? Że ci ale śmieci zmieszane są z definicji zmieszane, co tam kontrolują. One są zmieszane. Dobrze, Szanowni Państwo, a może myślę, że takim najlepszą wyjściem z sytuacji będzie przegłosowanie najpierw tych pomysłów. Pierwszy jest z ulgą dla osób, dla rodzin wielodzietnych. I teraz jest taka zasada, kto zagłosuje za pierwszym wariantem liniowym, nie głosuje za drugim. Żeby to była jasność. Każdy radny ma jeden głos. Który jest w komisji. Który jest? Komisja. Dobrze, kto z Państwa? Od tym zaczął oglądać dopiero. Pani skarbnik, proszę o spokojnie. Szanowni Państwo, teraz zagłosujemy za projektem uchwały, który będzie głosowany na sesji. W związku z powyższym, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, który mówi o opłacie liniowej, czyli tej jednakowej dla wszystkich. 70 za osobę w przypadku segregacji, 20 w przypadku zbiórki bez segregacji. Raz, dwa, trzy, cztery. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, który wychodzi naprzeciw rodzinom wielodzietnym? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Czyli w takim razie na sesji... Szanowni Państwo, proszę o spokój. Na sesji pojawią się te dwa pomysły, natomiast komisja wspólna będzie rekomendować projekt. Ten, który jest prorodzinny, który głosowany będzie. Przepraszam bardzo, musimy zauważyć, że tak się zostaje z tego później, a potem była cała czas dyskusja. Przepraszam bardzo, czy w tej kwestii pani chciała? Proszę bardzo. Właśnie ja chciałam, aby pani honorata przygotowała, ile jest faktycznie tych rodzin wielodzietnych. Tak. To na każdym chodziło. Ja mam rodzinę, ja mam rodzinę, ja mam rodzinę. Oni deklarują, czy to jest rodzin celnik, ale nie mamy takiej. Ja myślę, że taki wniosek można złożyć na Komisję Zdrowia i do Miejskiego Ośrodka Fundacyjnego, bo tam mają takie dane, ile tych rodzin jest. Mamy wielodzietne babcie. Ale proszę, nie bardzo, proszę bardzo, mówi pan radny z Starych Przepisach, nie ma żadnej rodziny takich wielodzietnych. Ja? Poczekajmy na takie opinie, że mamy, czy nie mamy. Jeżeli wystąpimy z takim wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takie dane, nie ma.
odkład psa sobie a ja zgłoszę następny. Jest wszystko zjadło, opakowanie jest. Wielodzietne, to mieszka w gospodarstwie. Możemy żądać, ale my nie możemy żądać od mieszkańca podania danych. Możemy żądać tylko, żeby podał ilość osób mieszkających w gospodarstwie, a nie kto wchodzi w skład. Więc my nie możemy żądać, żeby napowiedział, że to są rodzice i czwórka dzieci, czy rodzice, dwójka dzieci i dwoje działów. Właśnie, bo to chodzi, że my możemy te rodziny wielodzietne. Ale my nie podamy, ale tam nie ma. Tam mogą być trzy rodziny. A wręcz w naszym pomieszczeniu, które mają swoje dzieci, a wręcz oni tam są płacić większe sprawy, tylko nie tylko na ich stronie. Szanowni Państwo, tak, to co zagłosowaliśmy tutaj na komisji, nie jest wiążące co do sesji do wyborów. I tak będziemy głosować na sesji. Ta zmiana tej uchwały, którą wydane, dotyczyła tego, że zamiast gospodarstwa domowe, które wszystko nie uchwały. Szanowni Państwo, czyli na tej dodatkowej kartce, gdzie jest projekt uchwały, tutaj jest zaznaczone, że tego nie robimy. Nie uchwałość, ale nie jest żeby sprecyzowane na zasadniczo całej uchwały. Dobrze. Mariusz, proszę. Ja mam zastrzeżenie co do drugiego głosowania, bo głosowaliśmy za czy przeciw. Nie, w sprawie, która będzie za uchwałę uchwała. Która mówi o rodzinach wielodzietnych, ale mówi o gospodarstwach wieloosobowych, a bardziej wielodzietnych mówi o rodzinach wielodzietnych. I dlatego to tutaj może ładnie wyglądało, jak wynieśliśmy rękę, to nie głosujemy przeciwko rodzinie. Tak, nie, tak, tak. Tym nie głosowałem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest tylko projekt, który będzie przedstawiony. Jesteś przeciwko rodzinom wielodzietnym, bo to wygląda bardzo brzydko w tej chwili. Szanowni Państwo, proszę już wyjaśniać to, a słucham Panią. Panie Przewodniczący, ja mam kilka pytań i proszę nie zamykać posiedzenia komisji. Ale jeszcze nie zamykam, jeszcze mamy najlepiej uchwał, panie dlatego muszę dobrze, przechodzimy do spraw różnych. Proszę bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos w sprawach różnych? Proszę Pani Jerzyna, potem Pani Zuber. Chciałam zapytać Pana Burmistrza, kiedy będzie przebudowa tego naszego wodociągu? Ja mówię, w maju jest już czerwiec, połowa, a grudnia jest do końca czerwca będzie przebudowa wykonana. A wykonana, tak. Do końca czerwca. Od 13, taką mam informację, że ma wyjść wykonawca na robotę. To będzie, proszę Pani Zuber. Ale proszę, kto będzie wykonywał? Kto będzie wykonywał? Proszę chwilę spokoju. Panie Burmistrzu, nazwała Was taka sytuacja w sobotę, nie ma wody w połowie Ludowskiego, całą sobotę. I po prostu tutaj troszeczkę ludzi się zbierało przyjść na sesję w czwartek. A chciałam tą sprawę po prostu, żeby nie przychodzili, bo to nie ma sensu. Ale chcą konkretnej odpowiedzi, bo bardzo się tam, że mylnia, no każdy ma prawo mieć samochód, że jest mylnia, myją samochody, a jedna trzecia nie ma wody. Jeszcze jedno. Dostali odpowiedź na ujęciu wody, że pomimo, nie wiem kto tam udzielił takiej informacji, że pomimo będzie nowa stacja uzdatniania wody, będzie takie samo ciśnienie, jakie jest w gminie. Czy to jest prawda? Że ciśnienie się nie zmieni. Połowa filtrów, jakie są przewidziane do docelowej pracy, czyli
być może, że jakiś tam chwilowy pobór wody był tak duży, że aby zabezpieczyć przed całkowitym brakiem wody, zmuszeni byli obniżyć ciśnienie. Być może, to jest moje przypuszczenie w tym momencie, ja wyjaśnię i przekażę Państwu, jak to było praktycznie. Natomiast według zapewnień wykonawcy do końca lipca ma być całkowicie już nowa technologia uruchomiona. Także teraz z czasem już powinno być znacznie lepiej. Dziękuję. Pani Alicja? No ja chciałam zapytać jeszcze pana burmistrza w sprawie tego skrzyżowania Szablejka, co tam ma być zrobione. I jeszcze o tym przystanku. Ja wiem, że to pan burmistrz powinien prowadzić tę sprawę, ale no ludzie są praktycznie czerwiec, burmistrz ma teraz też urlop, no i czy są jakieś tam pomysły? Burmistrz w sprawie uzdatniania wody, w sprawie uzdatniania z dostępnością nie ma nic wspólnego. Dlaczego pan takie rzeczy opowiada? Ja bym bardzo prosiła też, żeby można coś wprowadzić choćby nawet do tych dróg krajowych. Bardzo proszę. Dobrze, zanagnijmy. Ja nie mam jakichś w tym momencie dobrych informacji co do... No nie, bo już to jasne, na Urowie już jest praktycznie, będzie zaraz... No komu nie? Natomiast co do Szablejca, ja pani dokładnie przedstawię informację. Co tam będzie, no to skrzyżowanie. Bardzo proszę. Dziękuję. I jeżeli chodzi o tą wodę, to też u nas na Szablejcach tam na końcu często nie ma wody. Ja im tłumaczę, że przez to, że będzie ta modernizacja. No, a z tego wygląda, że nie będzie, że będzie tak dalej. Jeszcze gorzej. Dobrze, proszę pan Mateusz. Ja mogę zadać do pani Konradyny właśnie tym razem. Ale szanowni państwo, proszę o spokój. Czy 100% gospodarstw jest, ma podpisaną umowę o wywóz tych śmieci? Z tego co widzimy, tak. Jeśli jakieś gospodarstwo wyłapiemy na bieżąco, które nie ma tej umowy podpisanej, wysyłamy wezwanie do podpisania tej deklaracji i no, po tym wezwaniu to proszę szybko się podpisać. Jeśli by nie przyszedł, wtedy określamy decyzję. A te gospodarstwa, które nie podpisały umowy, miały od początku określone wysokość opłaty decyzji. Ale to znaczy, tak, no załóżmy gospodarstwo, jakieś tam mieszkańcy nie podpisali na odbiór tych odpadów. Państwo w jaki sposób rozwiązujecie? Na podstawie danych z ewidencji wysyłamy w ogóle zawiadomienie o tym, że muszą podpisać takie informacje o tym, że zostanie wszczęte postępowanie, jeśli nie wyczynimy deklaracji. No i załóżmy, nie podpisują. No to wtedy wszczynamy postępowanie i na podstawie danych z ewidencji ludności, czy na podstawie liczby zameldowanych osób określamy. I mamy takie decyzje i działania? Tak. To jest duży proces. Proszę pan Grzegorz. A później pan Grzegorz. Proszę pan. To już nie będę zatrzymał. Przepraszam jeszcze na chwilkę. Czy ktoś jeszcze ma pytania do pani moderatora? Ja właśnie. Proszę. Czyli rozumiem to, co pan przewodniczący pytał, że wstrzymane postępowanie, decyzja i jeżeli dalej jest, no po prostu... No i z opłatą naliczaną. No i nie chcę płacić dalej? Co? No to jest normalny proces windykacji. Ściągacie? Tak. I wszystkie osoby, które były, tak jak kiedyś był, dwa lata temu rozmawialiśmy na komisjach, to każdy z nas tu potrafił wymienić takie osoby, które nie mają kosza. Teraz udało się zrobić. Nie pytał na ciekawości, bo jedna z osób, która wiedziałem, że nie ma kosza, ostatnio mi się poskarżyła z pół roku temu, że to nie tak ostatnio, że żonie na emeryturę weszliście, bo urząd i ściągnęliście. Mamy prawo. Jeśli nie płacili za mocę, to... Czy to jest... Ja rozumiem, to jest taka procedura, ale czy rzeczywiście to jest... To jest weryfikowane, no bo jeśli mamy wiedzę w gospodarstwie, to jest ta procedura przeprowadzona, także to nie jest tak, że jak ktoś nie podpisze umowy, to nie ma odbierania do odpadu i nie ma odbierania do odpadu. Dobrze, ja mam drugie pytanie, bo do Krzysztofa nie musieliśmy pana... Ale pani Krzysiu, na chwilkę tylko, jeszcze ostatnie do pani honoraty i dzwonimy pani honoraty. Proszę panią, ja się chciałam zapytać tak, jak to jest na przykład do osób, bo na przykład zameldowanych osób w danym domu czasami jest więcej, bo na przykład dziecko pracuje gdzieś we Wrocławiu, czy tam jeszcze gdzieś. I na przykład taką szkołę myśmy mieli. No jeśli widzimy osób, które faktycznie zamieszkują. Sześć nas zamieszkuje non-stop, chociaż mąż pół roku jest i tak upolą, to od trzech płacimy. Ale syn mieszka we Wrocławiu i my... No i nie podają pani deklaracji. Nie, deklaracja...
bardzo, dziękujemy. Proszę pan Grzegorz, kontynuujemy. Ja mam pytanie, wniosek składałem w gminie Leśno. Mam burmistrzowi kiedyś rozpadałem, to może panu przewodniczącemu do jego odwód. Gmina Leśna, bo mamy na myśli odstrzymania z Kościuszki i tutaj Dąbrowskiego. Tam mamy nieuporządkowane koło tej kapliczki, ten teren z przejściem jest błoto teraz, bo tam, tak jak teraz powiedzieliśmy po burzy, to jest katastrofa, a jednak te dzieci tam chodzą cały czas do tej szkoły, tak dalej, głównie i ludzie na cmentarz z całego miasta. Plus asfalt, który tam jest, obrzeża się już wyrywają, miejscami jest na przykład do tej kapliczki z pół metra wyrwana, ciągle krawę wyrwana, na razie jak samochodem, ale bliżej cmentarza jest ta droga zarasta. Tak się robi przez jakimś środkiem, a z boku po pół metra lub więcej drzewa wchodzą na jezdni. To chciałbym zgłosić jako w miarę możliwości usunięcia. Proszę, pisałem. Czy do tego, co pan Grzegorz mówił, znaczy tak, tam ten przepust, który jest zrobiony od tego odcinka, żeby ta woda spływała, no ona spływa, natomiast musimy tutaj to, co mówi pan Grzegorz, pomyśleć o tym, że w okresach, szczególnie kiedy jest jesień albo deszcze, no to tam nie jesteśmy w stanie nawet przejść, bo tam jest bardzo duży poziom tej wody i może w przyszłości byśmy musieli pomyśleć, żeby przynajmniej jakiś odcinek tą kostką zrobić. Natomiast to zarastanie tych drzew to jest chyba teren prywatny, ale my możemy, my mamy tam pas drogowy i powinniśmy to uprzątnąć, dlatego że tam jest bardzo ten przyszedł. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pan Wojciech się zgłaszał. Ja chciałem zadać panu burmistrzowi kilka pytań, ale jeszcze odniosę się do tego problemu, co tutaj podnosiła pani przewodnicząca Komisji Rolnictwa, że brakuje wody albo jej w ogóle nie ma. To tylko jest to, że mieszkańcy sobie na to pozwalają. Bo firma Goruda nie pozwoliła sobie na to. Burmistrz jeden drugi jak przykrytny. Muszą zapewnić im odpowiednie ciśnienie. Świnie mają zapewnione odpowiednie ciśnienie, a ludzie nie mają. Tak, mamy rzeczywistość w gminie Krzywice. Proszę zapytać, co się działo, jak świnie nie miały zapewnione odpowiedniego ciśnienia. Podobno. Co się stało? Podobno, tak, co się stało. Także i rozmontowali licznik i wszystko, żeby zagwarantować ciśnienie. To jest jedna sprawa, jeżeli chodzi o ciśnienie. Druga o jakość wody. Szanowni Państwo, no mamy do czynienia w Krzywicach, mówię o całej gminie, z bardzo złą jakością wody, myślę o zanieczyszczeniach mechanicznych. No to jest woda z rdzą, to wszystko zachodzi, urządzenia i tak dalej, i mieszkańcy w ogóle tego nie egzekwują, tylko uważają, że to jest łaska, że to jest łaska, że w ogóle jest woda. Przecież my za tą wodę płacimy w końcu i płacimy za wodę odpowiedniej powinny być parametrach, zarówno ciśnienia, jakości, fizyko-chemicznej, biologicznej i tak dalej. I to sobie, to mamy na własne życzenie. To tolerujemy i to mamy na własne życzenie. Później tak mówi, że no choćby była ta niskie ciśnienie, było niskie ciśnienie, to już jest i tak dobrze. Tak, to żadna łaska nie jest, bo my za tą wodę płacimy. I za ścieki różne. Ale przechodząc do pytania i może właśnie pan burmistrz by wyjaśnił, co przysługuje mieszkańcowi, jakie może mieszkaniec podjąć kroki, żeby móc od pana burmistrza wyegzekwować te wszystkie standardy, parametry, zarówno z tym, panie burmistrzu, dlaczego nie są publikowane aktualne wyniki badań na BIP-ie, a macie państwo taki obowiązek publikacji tych badań, to nie jest robione, to nie jest do tej pory robione i nie wiem, jakie są powody niepublikowania badań, to jest bardzo niepokojąca sytuacja. Jakby pan burmistrz na to pytanie odpowiedzieć, jakie mieszkaniec ma prawa, bo umiecie państwo egzekwować, że ten nie płaci, tamten nie płaci, to umiecie państwo, ale proszę powiedzieć mieszkańcom, jaki mieszkaniec ma prawa w związku z jakością wody, jaki powinien mieszkaniec mieć zapewnione ciśnienie w związku z dostawą wody. Proszę panie burmistrzu. Jeżeli chodzi o jakość wody i publikowanie na stronie internetowej wyników badań, wyniki badań, te, które ustawa zobowiązuje do publikacji, są publikowane. Na pewno tak jest. Natomiast jeżeli chodzi teraz o to, jakie prawa tutaj są odbiorcy wody w najbliższym czasie, powiedzmy, że w ciągu
na pewno musimy to załatwić w ciągu 3 miesięcy. Będziecie Państwo uchwalać, najpierw przekazywać do Wód Polskich do zaopiniowania, czy przepraszam, Państwo będziecie jakby opiniować i przekazywać do Wód Polskich do zatwierdzenia regulamin dostawy wody i odbioru ścieków. W tym regulaminie są dokładnie określone prawa, obowiązki jednej i drugiej strony i możliwości reklamacji, tak jak Pan powiedział, złej jakości wody, czy to parametrów fizyko-chemicznych, czy ciśnienia. Także na pewno ja myślę, że gdzieś około miesiąca to będzie praca w komisjach nad tym regulaminem. Będziecie Państwo mogli swoje propozycje składać, później będzie przesłany do Wód Polskich. Znaczy uchwałę Państwo, bo musicie skierować do Wód Polskich do zatwierdzenia. Także ja bym miał taką propozycję, żeby na ten temat dokładna dyskusja się właśnie odbyła w komisjach wtedy, kiedy ten regulamin będzie tutaj przez Państwa. A dotychczas takich zasad nie było? Jest regulamin, oczywiście, że jest, ja go nie mam, ale będzie aktualizowany i to jest dobra okazja, żeby się dokładnie z nim zapoznać i jakby możliwe zmiany wprowadzić. No to chyba tyle. Nie, jak kontynuuję, przewodniczący. No to tak powiem tak. Wyników badań nie ma, jest tylko ogólne stwierdzenie sanepidu, że woda w 2017 nadawała się do picia. Ale prawo nakazuje publikację takich wyników badań. I od dłuższego czasu nie ma, w ogóle są niepodawane wyniki o zawartości żelaza i manganu. Temat płci od powiedzmy 2 lat w ogóle nie jest podawana ta informacja. Panie Burmistrzu, nie wiem jaki jest powód, ale tej informacji nie ma. To są te podstawowe rzeczy, gdzie my walczymy o wiele rzeczy, robimy coś, a podstawowe rzeczy nie są zapewnione informacyjnie dla mieszkańców. I no tu nie można mówić jakiejś w ogóle o żadnej polityce informacyjnej, bo w ogóle te badania nie są dostępne. Gdyby to mieszkaniec każdy miał, to ja tutaj Pani Przewodnicząca chciała badania, atest na wodę i tej wody nie uzyskała. Także no, mamy poważny problem tutaj z brakiem informacji i nie wiadomo jakie są tego powody. Zarówno bardzo poprosiłbym Pana Przewodniczącego o zajęcie stanowiska w tej sytuacji, Panie Przewodniczący, bo ja kilka razy składałem Panie Przewodniczący wniosek o stan wody i stan wodociągów i Pan był przeciwny, Pan blokuje tę rzecz. Chyba Pan może wie, ma Pan jakieś informacje w związku z tym, że Pan blokuje ten temat, ale w ogóle Pan się tym tematem nie chce zająć. Może przejdę do następnego pytania. Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji była poruszona sytuacja ścieków, znaczy się oczyszczanie ścieków w Pankach. Jakie Pan Burmistrz podjął działania w związku z tą sytuacją? Bo wiadomo już z publikacji prasowej wynika, że te ścieki nie są oczyszczane i są wrzucane do Pankówki, a później dalej do Lizbarki. Jakie Burmistrz podjął działania w związku z tą sytuacją? Proszę bardzo. Zostało wysłane, przekazane pismo do Komitetu Ochrony Pani i Przystań, to jest drugiego komita, z takim zapytaniem i wyrazem zaniepokojenia tymi informacjami, które do nas docierają i możliwym tutaj zanieczyszczeniem, czy nawet katastrofą ekologiczną. Na dzień dzisiejszy dostaliśmy informację też od jednego i od drugiego komita, że to nasze pismo zostało przyjęte.
jeszcze do pana burmistrza, bo już pan burmistrz tak nie wyprzedził moje pytanie tam odpowiedzią. Panie burmistrzu, a co się dzieje jeszcze na... No, kiedyś, jeszcze dwa lata temu, było tak, że nasze laboratorium tutaj, które działa, no badało wodę. Czy w tej chwili, no, czy nie ma jakichś warunków do badania tej wody, czy po prostu coś się zmieniło w tym kwestii? To znaczy, chwilowo warunki mamy faktycznie trudne tutaj na ujęciu wody, bo całość jest tam w przebudowie i laboratorium też. Dlatego są wypełnione tylko te wstępne badania zapewniające jakby dochowanie właśnie tych parametrów wody na wyjściu z ujęcia. Natomiast jak to wszystko wróci do normy, będziemy mogli w jakimś tam szerszym zakresie też badania wykonywać. Myśmy przez około rok czasu wykonywali badania wody z Wisławty i chyba też Stukówki, jak dobrze pamiętam. Natomiast nie uzyskaliśmy tam wyników świadczących o jakimś zanieczyszczeniu. Ale wracając do tej wypowiedzi, pan powie, czyli rozumiem, że zlecono badanie laboratorium, tak. Aby zbadał, tak. Czyli zarówno na wejściu, jak i wyjściu, tak? To znaczy wody pobranej z parkówki, na granicy gminy. Na granicy gminy, a woda z Wisławy była tutaj gdzieś badana? W tym momencie nie. W tym momencie nie. A jeszcze jedno mam pytanie. Jaki jest stan wiedzy pana burmistrza w kwestii, kiedy zostanie uruchomiona oczyszczalnia w Pankach? No, żeby mogła normalnie prowadzić swoją... Mam nadzieję, że taką odpowiedź uzyskamy jakby w odpowiedzi na nasze wystąpienie. Czyli do tej pory jeszcze nie ma? Jeszcze nie ma takiego. Dobrze, dziękuję. Pan Mateusz tutaj jest proszę. Tak, ja tylko krótko, bo pan radny prosił, już tak chyba specjalnie wrzucę jakiś tam tekst, a tutaj był tekst o blokowaniu przez przewodniczącego. Jeżeli ma pan jakieś konkretne informacje na ten temat, to chciałbym je w tej chwili uzyskać. Jeżeli pan takich informacji nie ma, to proszę nie odpowiadać tutaj takich rzeczy. I bardzo oczekuję konkretnej informacji. Czy ma pan informację o tym, że przewodniczący blokuje działanie? Panie przewodniczący, odpowiem. No ja mam na piśmie, dwukrotnie chyba, z tego co pamiętam, składałem o stan wodociągów, aby była przeprowadzona debata na posiedzeniu Rady i pan odmówił, że to wszystko zostało powiedziane. Proszę pana, mówi pan po prostu nieprawdę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Rafał Lemier. Ja chciałem się odnieść odnośnie tutaj wypowiedzi pana burmistrza w kwestii tych pism, które poszły tutaj z gminy do pana i do przystajni. Na ewidencję, drodzy państwo, jeden i wójt i drugi grają na zwłokę, dlatego że jeden wójt i drugi przewodniczą temu związkowi, więc wiedzą, co w jednej i w drugiej gminie piszczy. Po prostu. Prosta rzecz. Czy nie mamy jakąś tam możliwości władczego działania? Ja rozumiem. Tak. Zdaję sobie sprawę, że to jest taka wymijająca odpowiedź, która na zwłokę, ale to w końcu dostaniemy tą odpowiedź i się będzie. Taki mój komentarz do tej sytuacji. Proszę pani Alicja, powiem. Pani burmistrz, ja jeszcze mam jedną sprawę. Czy jest ta sprawa z tą drogą już przesądzona, więc chodzi o Brzeziny a Szafki, bo mieszkańcy się pytają. Czy są jeszcze jakieś prowadzone negocjacje? Tam, żeby, bo tam są... Pan burmistrz tak. Prowadzi rozmowy, ale to pytanie to jest jeszcze szczegółów. Jeszcze, no właśnie, to tak. Dziękuję. Proszę pan Grzegorz. Ja może tylko do tej drogi, o którą tutaj pani radna, a mogę tylko do prosić. Bo pani Ala tutaj wywołała temat drogi, myślę o tej drodze, co jest, o tej drogi Wielbłyskiej 43 tak. W kierunku... Brzezinie-Dziedziłowskie. O posesji państwa. Dokładnie. Tak, bo teraz możemy wolno wymieniać. Tak. Ja tutaj powiedziałem, że dam kontakt do pani Kępińskiej, która się zajmuje, pracuje w geodezji, w urzędzie gminy Rudnika i ona jest, ma dobre informacje, w tym sensie, że wie w jakich ułamkach co jest wykupione i co jest do możliwości, nie to, że nawet wykupione, co jest przekazane nieodpłatnie na rzecz gminy Krzywice i co można jeszcze w tej kwestii zrobić, bo tam trzeba uregulować jakieś sprawy własnościowe, 3.13 czy 3.12 kwestie. Tak. Ale powiedziała mi w rozmowie, że te sprawy są do bardzo szybkiego urozmowania, tylko musi być wola z urzędu gminy.
zamknięcia tej sprawy po prostu. Tam jest dziury są, niestety. Ale nie, ona jest gorsza. O regulowaniu pasu ściągu, a później ewentualnie położenia do granicy z unikami jakichś. Dziękuję bardzo. Proszę pan Grzegorz. Ja mam pytanie jeszcze w sprawie tego pisma, tego związku. Czy ono od pana było odkłamane jakieś daty wysłania? Proszę? Tego pisma. Tak. Ale to jest na duże rady. Ja bym miał po takim niezwłocznie po sesji, czy jakimś innym? No niezwłocznie. Ta decyzja niezwłocznie to trwała 3 lata prawie, nie? To też jedno. Ja rozumiem, ale nie. Tak jest szybko. Może z 4 dni, 3 dobrze. Kwestia tych badań, bo rozumiem, że z tym bieżącym jest taki sam problem, a w poprzednich latach mieliśmy badania, w związku ze świniarnią, między innymi na Dąbrowskiego, badaliśmy te badaliśmy, ja mam te wyniki u siebie. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie było ten jakiś niepokojący. Ja wiem, ale możemy później dostać zestawienie z bieżącymi. Znaczy zestawienie tych wcześniejszych, tego co wykonamy powiedzmy teraz. Tak. Że my będziemy mogli naszym laboratorium przystąpić do badań tutaj powiedzmy na taką większą skalę. To jest informacja publiczna, bo już nie może tego zrobić. Po przebudowie, prawda? Ale myślę, że gdzieś do sierpnia, września, to już będą te miesiące, żeby to laboratorium będzie funkcjonowało. Czyli teraz nie funkcjonuje. No teraz funkcjonuje w takich warunkach polowych, że powiedział prawie, że... Ale jakieś badania są? Niezbędne badania do analizy, powiedzmy, wody tej podawanej do wodociągu, czyli bakteriologia i tam żelazo manda. Nie widzę problemu, żeby zrobić w warunkach polowych takie badania. Musiałby pan zobaczyć, jak to tak jest. Poczekajmy miesiąc czasu. Dla mnie wyższej rangi są te badania, żeby zrobić jakiekolwiek, niż czekanie na standard. Ale to robi to laboratorium, wystarcza, jeżeli chodzi o akredytowanie, ale to lepiej nic nie robić. Dziękuję bardzo. Proszę pani Ciosia. Jest to w sensie, jest to w okolicach?
Nie, to są zgodne przez argument. Ja rozumiem, tak, ale czy ten zapis będzie tu i tu? W przypadku stołówki i parkingu? Znaczy w przypadku stołówki to może nie, bo w przypadku stołówki to my narzucamy taki zakres, który nie będzie kolidował z ich funkcjonowaniem. Czyli praktycznie tylko to, co jest... Będziecie trzeba prefinansować fotowoltaikę? Bo no nie wyjdziemy na parter tam do przebudowy, skoro nie dokończymy. No to stołówka musi funkcjonować. No tak, bo teraz jeszcze dochodzi kwestia wyposażenia, więc tak, wszystko tak. Czyli w przypadku stołówki, kolejna firma, w przypadku stołówki określamy jakby zakres rzeczowy, taki niekończący z bieżącym funkcjonowaniem. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan proszę. Ja jeszcze mam dwa pytania do pana burmistrza. Panie burmistrzu, bo wspomniał pan, że robicie badania manganu żelaza i ja poprosiłem o takie badania o fizykochemiczne i biologiczne. I no, tego żelaza manganu nie uzyskałem do tej pory. Nie wiem, czy w ogóle uzyskam takie informacje, ale bardzo bym prosił, bo nie uzyskałem. To jest jedna informacja, aby panu wyjaśnić. A druga to, no, podobno został rozstrzygnięty konkurs, projekt dopłaty do dróg powiatowych. Czy coś wiadomo o drogach powiatowych w Zajączkach? Czy znalazła się w tej dopłacie z Urzędu Wojewódzkiego? Czy nie? Jakby pan mówił, nie jedno i drugie zapoczki. Ale drogi powiatowe, tak, to jest jedno, tak? Bardzo dobrze pan o tym przypomniał. I drogę powiatową w Zajączkach Pierwszych i drogę gminną w parcelach. Czy coś panu wiadomo? Mam informację i dzisiaj była taka informacja chyba w mediach, że była konferencja czy narada z wojewodami i została tam przekazana informacja, że jest już lista tych projektów, które uzyskały dofinansowanie, natomiast docelowo próbowałem poszukać przed dzisiejszą komisją. Odszukać, ale informację, którą też przekazał wicewojewoda, ja w piątek byłem na takim spotkaniu na konwencie burmistrzów i obiecał, że na pewno, jeżeli nie poniedziałek, to wtorek, czyli w dniu jutrzejszym, taka lista się ukaże. Także na dzień dzisiejszy oficjalnie nie wiem nic ani na temat jednej, ani na temat drugiej drogi. Natomiast prawdopodobnie już jest rozstrzygnięcie. A co z tym manganem żelazem? To znaczy na pewno mangan i żelazo jest wykonywane okresowo. Teraz no nie wiem, no, żebym się nie pomylił. Jeżeli nie przez nasze laboratorium, to przez laboratorium WIOŚ, ale na pewno takie badania są wykonane i na pewno będą dostanie wyniki. Czyli rozumiem, że dostanę. Tak, oczywiście. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze proszę. Zbierają Pan zakład komunalny również świadczył i tylko wykonawcą obecnie. Czy w następnym roku, teraz w tym nowym okresie, również jest pod uwagę z tą wykonawcą? I czy jest możliwość, że na sesji, ewentualnie taka sesja, że Pan przedstawił jako zakładu komunalnego z tą firmą. Czy mam jakiś zysk, czy jest to na jakimś poziomie, jak to wygląda? To znaczy cena, jaką tam miał zagwarantowaną umową pan dyrektor Kopacz w tym jeszcze obowiązującym okresie, zapewniała jakiś tam niewielki, bo niewielki, ale jednak zysk. Natomiast wiem, że dzisiaj był na spotkaniu z takiej nieoficjalnej rozmowy, bo w ogóle się zastanawiał, czy zachęcę w dalszym ciągu może, czy nie może. No to są takie rozmowy gdyby tak mówię, ale jakieś koszty tam przeliczą, tak? Tak, oczywiście jest przygotowanie do takich rozmów. No mam nadzieję, że teraz w związku z tym, że ta cena jest zaoferowana wyższa przez wykonawcę, no to i jemu się uda uzyskać odpowiednio wyższą cenę tutaj jako podwykonawcę. No zobaczymy. Myślę, że jak dojdzie już do porozumienia, chociażby innego w tym zakresie, to jak najbardziej przedstawimy Państwu. Tak. To jest też rozliczenie
pan błędzi. Wobec zarejestrowania proszę zadać na obrady komisji. Dziękuję. Była kwestia blokowania dyskusji o wodzie. Właśnie się to odbywa na waszych oczach i dzięki waszej działalności. Panie burmistrzu, wprowadza pan ludzi w błąd, a ci ludzie nie pozwalają tego błędu panu wyciągnąć. To jest nie fair. Tak właśnie się to załatwia, ale tej wody nie będzie i tego nie zagłaskacie. Natomiast dzisiaj ja was o to oskarżam, wszystkich trzech. Jesteście na rynku do tej samej sitwy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam, na kogo usłyszałem. Sitwę to raczej tworzy pan. Jednoosobowo. Panie przewodniczący. I działa pan na całkowitą destrukcję tej gminy. Panie przewodniczący, takiej destrukcji, jaką pan tu zarządził, nic więcej nie zrobił.